bardzo dużo przedsiębiorców w Stanach zauważyło, że jeżeli pomogą innemu przedsiębiorcowi to to kiedyś do nich wróci. <grych> I to jest koncept, który nie jest aż taki odkryty w polskim biznesie. Mamy wrażenie, że jemy z tego samego tortu i każdy musi się najeść, zanim poda coś dalej. Na każdą kawę na sam koniec jest po prostu otwarte pytanie, jak mogę ci pomóc? I ja dzięki temu dostałam intro do osób typu Mark o założyciel Tesli. Nie miałam takiej sytuacji w Polsce, mhm. że po 30-minutowej rozmowie ktoś otworzył mi Jaki swój CRM mi powiedział, wybierz. Mhm. Na kogo masz ochotę? Z kim chciałabyś się spotkać? Jeżeli mhm. idziesz i nie wiesz, o co chcesz mhm. zapytać, no to może być ogromna strata Absolutnie. takiej szansy, bo ona się nigdy więcej nie pojawi. W Stanach wydajemy ponad 550 miliardów dolarów na social impact. Każda rodzina, nieważne ile zarabia pieniędzy, coś oddaje na cele charytatywne. W Polsce często o, wpłacamy na przykład 50 zł w czasie świąt na jakąś jedną organizację i myślimy, a. Our work is done. <laughs> kiedy jest się tą najmłodszą osobą, jesteś underdog. Kiedy miałam lat 14, założyłam Fundację Girls Future Ready. Mamy sześć programów, które dotychczas sparują ponad 80 tysięcy młodych kobiet w rozwoju. Wygonawiają już ponad 25 milionów dolarów wartości społecznej. Ale kiedy chodziłam na pierwsze spotkania w Warszawie, jako taka 14-15-letnia dziewczyna, i weszłam do sali i dostałam od razu pytanie, że, a gdzie jest prezes. Tutaj dzień dobry, to ja Zosia Kierner, prezes Fundacji Girls Fish Ready, przyszłam na spotkanie i nawet nie zdążyłam odpalić prezentacji i już, już było OK. to dziękujemy. Porażka i zła decyzja często uczy nas więcej niż poprawda decyzja. Jeżeli przyznam czym mówiła, jesteś najlepsza, 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 to nigdy nie zmieniasz swojego piczu. Pewności siebie nie podnosi się, oglądając mhm. te toka, czy patrząc na siebie w lustro i, i wmawianie sobie, jestem piękna, jestem silna, jestem pewna siebie. Tylko tym, że konsekwentnie chodzimy na góry, które są czasem na początku wydają się trochę zbyt wysokie. Partnerem podcastu jest Albrecht and Partners. Mentoring strategiczny, wsparcie w zarządzaniu oraz executive coaching. Jakość, skuteczność i transparentność to podstawa powodzenia w biznesie. Dlatego cieszę się, że partnerem mojego podcastu została firma Formet, dla której te właśnie trzy komponenty są podstawą wartości. Suplementacja towarzyszy mi w życiu od lat. Uważam ją za kluczowy element uzupełniający zdrowe nawyki. Firma Formet to polska firma produkująca suplementy o stuprocentowo czystym składzie, co potwierdzają, Badania niezależnych laboratoriów mają w asortymencie aż 200 różnych produktów. Jeśli chcesz zobaczyć jakie produkty przyjmuję codziennie, to wejdź na formeck.pl łamane na grek, a tam kupisz zestaw moich suplementów ze specjalnym rabatem. Dodatkowo możesz na ich stronie formeck.pl poszukać innych suplementów dla siebie i swoich bliskich i wpisując kod GREK20 uzyskać aż 20% rabatu na cały koszyk. Dziś w Grek Albrecht Podcast Zofia Kierner, która mieszka za granicą od szóstego roku życia, jest założycielką Fundacji Girls Future Ready, studentką UC Berkeley, ale także w międzyczasie już na Berkeley, a za chwilę też na Harvardzie wykłada Social Entrepreneurship i przy okazji wymyśliła coś, co nazwała Foundation as a Service, taką organizację, która pomaga firmom zakładać fundację, która nazywa się 51. Cześć Zasiu. Cześć, Greg. Good to be here. Mieszkasz bardzo długo za granicą, ale z tego już w tym okresie życia zawodowego sporo jesteś związana ze Stanami. Jakie główne lekcje dla ciebie płyną z porównania kultury biznesowej w Stanach, takie, które widzisz jako potencjalną korzyść dla? Członków tej społeczności, przedsiębiorców w Polsce? Tak naprawdę największą różnicą jest ogromna różnica mindsetowa bardzo rzadko, szczególnie teraz mieszkając w San Francisco, czyli bardzo blisko Silicon Valley, e, bardzo rzadko słyszy się, że coś jest niemożliwe, czegoś się nie da, e, nie powinniśmy nawet próbować, coś będzie za drogie. E, nie słyszymy takich komentarzy. A, a kiedy jednak ląduje się w Polsce na lotnisku Chopina i wychodzi się już e, z, od swojego gate'u, e, to często słyszymy rozmowy, nawet już nie tylko biznesowe, ale też personalne, które są oparte na największym może nie pesymizmie, bo to jest, to, jest, to jest już dosyć poważne stwierdzenie, ale bardziej negatywnym nastawieniu co do większych wyzwań czy, czy, czy szerszych projektów. Więc, więc to jest myślę, że największa różnica to jest taki pozytywny mindset. I druga, która myślę, że też ciekawa jest dla osób, którzy, które chcą przyjechać i robić biznes w Stanach to jest kultura pomagania innym. Bardzo, bardzo dużo przedsiębiorców w Stanach zauważyło, że jeżeli pomogą innemu przedsiębiorcowi, to to kiedyś do nich wróci. <laughs> I to jest koncept, który myślę, że jeszcze nie jest aż taki odkryty w polskim biznesie, gdzie wciąż mamy wrażenie, że jemy z tego samego tortu i każdy musi się najeść, zanim poda coś dalej. To w Stanach, nawet mam paru parę polskich przyjaciół, którzy, którzy wyjechali i robią biznes za granicą. I po, 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 niektórych, po niektórych spotkaniach mówią, Dlaczego każdy mi coś oferuje? Dlaczego każdy chce mnie z kimś połączyć, chce mi pomóc, gdzieś mnie przedstawić, to jest dziwne, a to jest kompletnie naturalne. Że, że każda osoba, którą, którą poznasz, chce ci pomóc wziąć ten kolejny krok dalej. Hmm. Jeśli chodzi o ten pierwszy, pierwszy punkt, bo wspomniałaś o takim optymistycznym nastawieniu, hmm. jednocześnie no też wiemy, że są różne wyzwania w kulturze mm. amerykańskiej, nawet związane ze zdrowiem psychicznym i mm. z ogromną plagą konsumowania środków antydepresyjnych, czyli że może jest czasem jakiś rozjazd między tym entuzjazmem mm. a rzeczywistością. Zastanawiam się, na czym jest budowany ten optymizm. Jeszcze mm. tutaj muszę dodać, jestem wielkim fanem tego optymizmu mm. i też mam poczucie, że no nie wierząc, że coś możemy zrobić, trudno jest naprawdę nam to osiągnąć, tak. a jednocześnie możemy się zawodzić, tak? mhm. mając taki optymistyczny mindset. Jak myślisz, skąd to się wywodzi, poza mhm. pewną kulturą biznesową, na czym jest budowany ten optymizm? Myślę, że dwie rzeczy. Jedna to, o której wspomniałam przed chwilą, to, to jest to ogólne wsparcie, które widzimy w świecie biznesu. A, a drugi, skoro ja też działam w świecie edukacji, sama przechodziłam cały ten system edukacyjny, ale też, ale też wzięłam z niego sporo konkluzji, żeby przywieźć najlepsze best practices ze Stanów tutaj do Polski w ramach naszych projektów Girls Future Ready. Myślę, że jest... System edukacji rozwinięty w ten sposób, który pozwala nam y, szukać w jedną czy drugą stronę swojej pasji, swojego miejsca na świecie, e, i też pokazuje nam, że y, powinniśmy nie robić tylko jednej koncentracji, tak jak w Polsce, w Liceum już się wybiera konkretny kierunek, czy to nas bardziej interesuje matematyka i biologia, czy bardziej historia. W Stanach nie ma czegoś takiego. edukacji jest bardziej. General, nawet jak się startuje na studiach, jak, jak przyjechałem na Berkeley um, i pomimo tego, że teraz studiuję Data Science i Artificial Intelligence, e, na samym początku masz półtora roku przynajmniej, żeby wybrać cokolwiek masz ochotę. You search your classes, wybierasz e, sześć rózny, różnych kursów, które, które Cię interesują i nie musisz się wyspecyfikować co do kierunku aż do drugiego czy, 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 czy trzeciego roku. Więc e, skąd bierze się optymizm, można by powiedzieć? Myślę, że z jednej czy drugiej strony szanse, żeby Próbować wiele rzeczy i, 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 i spore możliwości, ale też na pewno jest to perspektywa, którą widzimy w takim bąbelku biznesowym. E, bo, bo, bo masz w 100% rację, Greg, że mamy tak naprawdę pandemię, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, depresje i, 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 i różne choroby tego typu w Stanach. E, I to tak po prostu mówią statystyki, nie da się tego oszukać. Ale y, kiedy patrzymy na świat biznesu, szczególnie on the coast, czyli, czyli Silicon Valley, Nowy Jork, Boston, te rejony, y, to, to widzimy bardziej optymistyczne nastawienie, że ludzie chcą wspierać się dalej i to wsparcie też kontynuuje w, w ich mindsetzie. Hmm, to mnie po prostu zawsze zastanawia, mm. jak, na czym jest budowany ten optymizm. Mm -hmm. mim, y Jednocześnie zgadzam się z tobą w stu procentach, że też mam takie obserwacje, że mhm. czasem boimy się pewnych projektów, bo wydają nam się zbyt ambitne, trudno mhm. jest sobie nam wyobrazić i mamy więcej sceptycyzmu co do tego, czy, czy to się da zrobić, mhm. i jakby ta wątpliwość wyprzedza działanie. Mhm. Kiedy myślę, że kiedy najpierw zadziałamy, no to możemy się Odrzeć z tej wątpliwości. A myślę, że wątpliwość może nas zablokować, zanim podejmiemy jakikolwiek krok, i możemy w ten sposób zamykać sobie wiele dróg, Więc to faktycznie jest no mocno nieopłacalne, szczególnie kiedy jest się przedsiębiorcą, kiedy sprzedaje się rzeczy, które jakoś tam nie istnieją, bo, bo realizuje się swoje wizje w praktyce, mhm. prawda? Tak, a jeśli chodzi tak. o pomaganie innym, to um, wspomniałaś o, o łączeniu ludzi. Mhm. Um, Jakieś są jeszcze inne elementy, które tobie pomogły, jakie to są sytuacje, które, które mogłabyś byś? Yy... Przedstawić, a które by zainspirowały kogoś w kontekście takiego budowania postawy mm. wspierającej, proaktywnej w biznesie. Pewnie, pewnie. To jest na pewno klucz numer jeden. Na każdą kawę, na którą się, się zyskiwam, spotkać, na sam koniec jest po prostu otwarte pytanie, jak mogę Ci pomóc? Nie pytanie, czym nawet myśl, o jak ta osoba może mi pomóc, tylko otwarcie, hej, jak mogę Ci pomóc? I ja dzięki temu dostałam nawet po. 30-minutowej kawie e, intro do o, osób typu Mark Taperenko, założyciel Tesli, z którym się potem spotkałam na kawę, e, tylko po 30-minutowej rozmowie z kimś, który nabiera do ciebie spore zaufanie e, i widzi, że może ci pomóc i, i iść dalej. Albo z m, osobą, która w JP Morgan zarządza ultra high net worth uh, wealth management, między innymi uh, philanthropy dla, dla rodzin, które zarabiają ponad 50 milionów dolarów, które mają w ogóle zainwestowane w JP Morgan. Mm, I jeszcze nie, chyba nie miałam takiej sytuacji w Polsce, mhm. że po 30-minutowej rozmowie ktoś otworzył mi swoje, swoje notatki, czy jakiś swój CRM i powiedział: Wybierz. Mhm. Na kogo masz ochotę? Z kim chciałabyś się spotkać? Więc, więc to jest, to się wydaje tak, taką małą rzeczą, ale jednak czuć to na, na każdym stopniu rozmowy, którą, którą przeprowadzamy w takim świecie biznesowym w Stanach. Ale pytanie, które zadałeś było, było co jeszcze faktycznie jest. Częścią takiej kultury wspierania się i pomagania innym. Na pewno dużą częścią jest nie tylko mentoring, ale też jak to można by nazwać sponsoring other people. E, czy to na uczelniach, czy to, e, czy to w pracy, kiedy są osoby, które nie tylko są Twoim mentorem, że pogadają z Tobą nad kawą i powiedzą, A myślę, że może powinnaś zrobić to i to i to, a faktycznie pójdą z Tobą do, na, na rozmowę z sprzedażową z klientem, na przykład, żeby Cię pokoczować potem. E, i, I to są takie poświęcenia nawet swojego własnego czasu i swojego networku, które widzimy. Jeszcze trzecia rzecz, która tutaj jest kluczowa, to też podejście do filantropii w Stanach e, widzimy, że świat filantropii i pomagania innym jest coraz bardziej na, jest o, o wiele bardziej naturalny dla Amerykaninów niż dla Polaków, e, ale jak to faktycznie wygląda w praktyce? W Stanach wydania ponad 550 miliardów dolarów na social impact, czyli na, na filantropię, która jest przekazywana na fundacje. Co prawda, tych fundacji jest ponad 10 milionów na świecie, więc, więc budżet ten się rozkłada, można powiedzieć, na, na, na te przeróżne organizacje, ale jeżeli chodzi o indywidualną filantropię, to większość tego budżetu miliardów dolarów jest od individual donors. Każda rodzina, nieważne ile zarabia pieniędzy, coś oddaje na cele charytatywne i jeżeli nie może oddawać pieniędzy, to daje swój czas. I to jest też kompletnie naturalną częścią tej kultury. Wówczas w Polsce to, co widzimy, jeżeli chodzi o indywidualną filantropię, często wpłacamy na przykład 50 zł w czasie świąt na jakąś jedną organizację i myślimy, a. Our work is done. <laughs> I i więc, więc ta kultura jest na pewno kompletnie inna, i to też dla mnie było dużą inspiracją, jako osoba, która działa, też działa w tym świecie w filantropii. Mm -hmm, czyli umiejętność oddawania innym, tak? Czyli poczucie mm. potrzeby dawania. Jako być może można powiedzieć taki też wątek około karmiczny. To znaczy, że jest to pewnego rodzaju karma, tak? Że jeżeli wszyscy mm. dają, no to mamy też większą, większe prawdopodobieństwo, że coś otrzymamy. Już tak patrząc na to stricte z perspektywy mm. takiej zimnej kalkulacji, która, którym to niekoniecznie mm. jest podszyte, ale podświadomie myśląc o tym jako o systemie, który mm. działa, myślę, że to może też to e, prawda, się To prawda, ale wspierać. Greg, myślę, że też e, e, filantropia i charity work w Stanach są. E, są trochę selfish. Często y, ludzie wpłacają na, na organizacje, czy wpłacają, czy, da, czy przekazują swój czas, nieważne jak wspierają, ale wspierają mm, jakieś organizacje y, charytatywne, e, czy, 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 czy fundacje, czy nawet zakładają własne fundacje. E, często są to też tematy, które są... Y, Bardziej też wspierający dla tej osoby, która przekazuje fundusze. Mm -hmm. Jest taki jeden cytat, czyli the exercise for the best exercise for the human heart is reaching down to lift someone else up. I widzimy też duże benefity, nawet mentalne i, i, i personalne z tym, kiedy faktycznie angażujemy się w filantropię i pomagamy innym, bo jako ludzie jesteśmy, jak to mówią, social creatures, prawda? Że to jest po prostu częścią naszego DNA, że chcemy komuś pomagać i, i, i czuć rolę osoby, która faktycznie jest wspierająca. I pomagająca. No, i, i, i to jest też częścią takiego, że będzie, że pozytywnego efektu filantropii. No, tak. Pod, po, możemy powiedzieć, że podgrzewamy swoje własne ego, czując, że wspieramy mm. innych, a de facto rzeczywiście im pomagamy, więc i my czujemy się lepiej, i oni się czują lepiej. Win-win, jak To win, jest win-win. <laughs> Kiedy powiedziałaś o, o tym pytaniu na końcu, mm -hmm. jak mogę ci pomóc, to też fajnie mm. y, układa myślenie pod kątem tego. Muszę wiedzieć, czego chcę. To znaczy, idąc na mm -hmm. spotkanie z daną osobą, warto, żebym Oczywiście. się przygotował, przygotowała, bo nie będzie drugiej takiej być może mm. nigdy możliwości. Ja też wspominam wiele niesamowitych spotkań, które miałem okazję w życiu odbyć z ludźmi, co bym sobie w ogóle nie wyobraził, że to jest możliwe, żeby z nimi pogadać. No i jeżeli mm -hmm. idziesz i nie wiesz o co chcesz mm -hmm. zapytać, no to może być ogromna Absolutnie. strata takiej szansy, bo ona się nigdy więcej nie pojawi. I to mi się też kojarzy z tym, co pamiętam, jak byłem w, kiedyś w Palo Alto i uczestniczyłem w jakichś pr, takich właśnie mm, pitchach przed inwestorami. Mm -hmm. Pamiętam, że ci inwestorzy zawsze mówi: pamiętaj ile twoja firma jest w, warta dziś, Musisz mieć coś, budzić się codziennie rano i wiedzieć, ile Twoja firma jest warta, bo może ktoś przyjdzie i będzie chciał ją kupić. I to są takie elementy, one mi się mhm. łączą w całość, jest takim amerykańskim mindsetem tak. bycia przygotowanym, takiego konkretnego ustawienia: mam to policzone, wiem, czego potrzebuję, mhm. żeby móc wykorzystać daną chwilę. I jak powiedziałaś o tym, czego chcesz, to tak bardzo tak. mi zależało, żeby to właśnie też podkreślić, mhm. żeby mieć z tyłu głowy wiadomość, nie na, że nie, pójdziemy na kawkę, a może dzwonimy się jeszcze raz, bo to też jest tak. coś, czego doświadczam, że. Mam okazję tych wspaniałych ludzi spotykać i każdy z nas chce to robić. Tak? Mm -hmm. Jednocześnie ten czas nie jest z gumy, i o to też teraz chcę Cię zapytać, mm -hmm. że, że jest ten wątek, czas nie jest z gumy. W związku z tym bardzo mm. bym bym chciał się z kimś spotkać ponownie, ale prawdopodobnie nie będzie takiej możliwości lub tylko w projektach, które robimy długofalowo, będzie możliwość, żebyśmy się ponownie spotkali. W związku z tym, jeżeli z kimś się rozmawiam, to dobrze, żeby to, ten czas był oczywiście maksymalnie wykorzystany i żebym wiedział, o co chcę mhm. zapytać, bo spotykam się czasem z tym, że ktoś mówi, hej, to, to umówmy się jeszcze raz, to umówmy się jeszcze raz i czasem tak. nawet mimo chęci. To jest po prostu mhm. niemożliwe i, i ta, ta możliwość się odlatuje, więc to chciałem na to zwrócić mhm uwaga. Natomiast ym, powiedziałeś też, że ok, każdy da trochę swojego czasu, pójdzie na spotkanie sprzedażowe. To brzmi fantastycznie i teraz mhm. stawiając się po tej drugiej stronie, mhm. jak znaleźć na to czas? Selektywność. Mhm. Prawda jest taka, że nie możemy pomóc wszystkim we wszystkim w tym samym czasie. Eee, to jest też często pytanie, które dostaję, yy, kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego założyłaś fundację, która tylko wspiera dziewczyny i tylko młode dziewczyny? I prawda jest taka, że nikt, czy to jest organizacja, czy osoba indywidualna, która szuka swojego mentee, nie może pomóc wszystkim w tym samym czasie. E, więc osoby, które często przychodzą na konferencje i chwalą się, że mentorowały już ponad 500, 500 studentek, na przykład, e, mamy tutaj typowy konflikt: quality over quantity, prawda? E, czy Mentorujemy dwie czy trzy osoby, z którą możemy spędzić większą ilość czasu, którzy spotkają się z nami parę razy i zobaczą ten trajectory naszego rozwoju, bo to jest faktyczne wsparcie mentora, a nie tylko spotkają się raz, powiedzą... Dadzą jakąś dobrą radę i, i, i pomogą zdecydować, w jaki kierunek na studiach powinniśmy się udać, e, i powiedzą: okej, okay, dobra, to teraz następna, <grym> następna z listy. Więc e, jak to zrobić, żeby faktycznie komuś, komuś pomagać? Wybrać, nie musisz wybierać stu takich osób. Możesz wybrać dwie, trzy, którym faktycznie chcesz pomóc. Mm, I takie wsparcie bardziej kompleksowe. Zobaczysz, że będzie i bardziej wartościowo oczywiście dla tych Menti, ale też będzie plusowało na innych w ich otoczeniu. Czyli nie, masz taki lekki butterfly effect, który się z tego rodzi, który nie jest możliwy tylko na jednym spotkaniu. Tak, rozumiem to. Przy tych intro jednak to wygląda trochę inaczej. To znaczy oczywiście, że tych introsów można robić dużo i myślę, że że to też nie jest takie wcale proste i wymaga takiego mm. nawyku, żeby po prostu od razu przejść do działania i je zrobić, bo jeżeli odczekasz tym intro i mm. tych tematów jest tyle, to potem można faktycznie zupełnie zapomnieć o tym, o tym, jaki był kontekst, jaka mm -hmm. była intencja. I to jest pewna dyscyplina działania okay. w kontekście robienia introsów, mm. której ja się na przykład cały czas uczę, mm. bo czasem myślę, chciałbym tak, jakby, dobry dać ten background, wiesz, pod kątem mm -hmm. intro, dlaczego tę osobę tej przedstawiam i, na, i zbudować tak. odpowiednie story. To to jest naprawdę praca. To znaczy, wiadomo, że nigdy intro nie może wyglądać tak, hej, to jest Zosia, to jest Greg, to poznajcie się. Znaczy, A to, może. Nie? No czasem może, ale nie wiadomo o co chodzi <laughs> czasem, tak? Jeżeli nie ale, ma jakichś. Ale Greg, popatrz, jak, mhm. jaka i Jaki jest, y, jaka jest wartość takiego intro, przedstawienia jednej mhm. osoby i drugiej? E, to the very core, koncept e, jest taki, że masz dwie osoby, które myślisz, że mogłyby coś ciekawego zrobić razem. Czy to jest kwestia biznesowa, czy to mhm. jest kwestia rozwoju personalnego, czy edukacyjnego, whatever it be, widzisz tą wartość. E, I czasem. Najprostszy temat to wysłać SMS-a do osoby, z którą, do, z którą chcesz połączyć, na przykład powiedzmy, że jakąś Menti, mm -hmm. z, z którą się spotkałeś. Często to są intro y, w stylu: Macie fajną, podobną energię, pogadajcie, bo jesteście cool, mm -hmm. e, i, ale niestety czujemy bloker co do osób, które są faktycznie na wyższym szczeblu. I tutaj, y, i tutaj mm -hmm. jak w Stanach, dostajemy przedstawienie do, 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 do założyciela Tesli na przykład, e, czy, czy, czy na Prostym, nawet LinkedIn Connect można dostać, do, już nie mm -hmm. będę wymieniać do, do, do kogo, ale naprawdę do, 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 do świetnych, świetnych, very successful people. Jeszcze w Polsce nie znaliśmy wartości tego, które też dla osoby, która łączy dwie osoby razem, e, faktycznie przynosi takie przedstawienie, bo. Greg, jeżeli ja mhm. Cię połączę z e, przyszłym partnerem Twojego podcastu, mhm. prawda? E, przychodzi jakaś super firma, która ma podobne cele co Ty, e, i e, uda Wam się wejść w jakąś szerszą współpracę, i teraz działacie razem e, nad, e, nad nową serią odcinków. Dla mnie to jest świetny benefit, dlatego że e, i relacja z Tobą jest fajnie e, rozwinięta, i przy okazji relacja z e, partnerem, można by powiedzieć, mhm. z, którym, z którym Cię połączyłam. E, i dzięki temu budujemy taki pozytywny network. Mhm. To, to jest może najbardziej klisze cytat jaki kiedykolwiek ktoś powiedział na swoim podcaście, że your network is your net ale jedyny sposób, żeby faktycznie efektywnie budować ten network, to żeby zagęszczać te połączenia między jedną a drugą a trzecią osobą, a połączenia dalej i faktyczna wartość jest jest kluczowa. Mhm. No, na szczęście mogę się po części z tobą nie zgodzić. To znaczy, hmm. znaczy nie mogę dyskutować z twoim doświadczeniem. I to hmm. jest ciekawe w sumie, dlaczego masz takie doświadczenie, że, że w jakiś sposób jeszcze te kontakty tutaj nie doprowadziły cię do takich efektów, powiedzmy, mierzalnych, jakich byś oczekiwała. I to jest hmm. jakby ciekawe, dlatego że sam potrafię sobie przypomnieć, Sporo takich kontaktów, które hmm. przez ostatnie wiele, wiele lat udało mi się nawiązać, łącząc ludzi, które rzeczywiście hmm. przyniosły im duże operacje i czasem mhm. ktoś do mnie pisze, dzięki, że mnie tam kiedyś mhm. tam poleciłeś, bo już robimy piąty projekt razem, mhm. i to jest fajne. Więc myślę, że to się dzieje. Zależy ja... gdzie. Mhm. 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 I też zastanawiam się czasem a propos mówienia czego, jak ci mogę pomóc, że mhm. czasem w tym pytaniu mhm. też musi być bardzo dobra, jasna, klarowna odpowiedź. No ja mam czasem wyzwanie takie, jeżeli chodzi o polecenia. Że ktoś się przychodzi i mnie prosi o rekomendacje, i nie mam takiego oczywistego skojarzenia. Być może mhm. to jest też związane też z masą różnych osób, które znam, i jakby nawet nie przychodzi mi to konkretnie do głowy. I wiem, mhm. że bardzo było dla mnie pomocne wiele razy, kiedy yy, teraz pojawiałem się w głowie super, super startup, z którym współpracowałem, mhm. trochę mentorowałem i oni zbierali rundę wysłali mi taką tabelkę, jakie Ingele ich interesują, mm -hmm. pozbierali rundę i okej, okay, czy, czy znasz, któryś z tych osób, czy mógłbyś zrobić intro. I to był taki mm -hmm. fajny, mm -hmm. pomocny dla mnie tool. Mówię, no tak, znam tę tę, 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 tę osobę. Tak. Wysłałem ileś introsów, wiem, że doszło do jakichś tam rozmów mm -hmm. i to jest też taki cheat sheet trochę. Of dla, przy of poleceni poleceniach, że jak miałam auto of the blue z tysięcy osób wybrać kogoś, to wtedy jest trudne, ale mm -hmm. jeżeli wiem, że dla ciebie na na przykład istotne jest, żeby dotrzeć do firmy X, to nagle to tak. intro staje się dużo prostsze i to w zasadzie odnosi się do tego, tego punktu, o co pytasz, mm -hmm. czyli czego chcesz mm -hmm. na takim konkretnym poziomie. I nie? też jak się szykujesz na takie spotkanie, mm -hmm. nie? Też, y, y, często, jako osoba, która w wielu sytuacjach jest najmłodsza przy stole, czy najmłodsza na spotkaniu, czasem o, o połowę, czy nawet o jedną trzecią wieku osób, z którymi, z którymi siedzi, czy to przy kawie, czy przy lunchu, czy przy spotkaniu biznesowym. Y, Widzę, jak bardzo plusuje dobre przygotowanie i silne materiały. Pamiętam, jak jeden z naszych pierwszych, większych partnerów fundacji był już, powiedzmy, że po pierwszych dwóch czy trzech rozmowach, które z nimi przeprowadzaliśmy, to a dzięki przygotowaniu i historii, którą opowiadamy, to osoba, z którą siedzieliśmy na się popłakała przez, mm -hmm. przez, przez wiele, wiele historii, też takich powiedzmy, że personalnych połączeń z naszą, z naszą misją. A po drugie, kiedy dostała materiały od nas, nasz organization description, deck, to nad czym pracujemy, powiedziała, że nigdy w nawet w swojej firmie nie widziałaś takiej jakości materiałów, które były podesłane. I dlaczego to jest takie silne? Bo... Często, kiedy jest się tą najmłodszą osobą, jesteś underdog. Ja bardzo lubię tę pozycję, żeby, żeby ludzi zaskakiwać, można by powiedzieć, ale. Przesyłanie y, silnych materiałów i nawet to 15 minut przygotowania i researchu o takiej osobie. Y, jakie były ich ostatnie 5 postów na LinkedInie? Może mieli jakąś, jakąś ważną rocznicę w firmie, którą teraz świętują, y, gdzie pracowali poprzednio? Może chodzili na podobną uczelnię, co wy. I to są od razu takie point of connections, e, które prostym 15-minutowym przygotowaniem możemy stworzyć e, i, i, i mieć, tak jak mówisz, konkret, jak już wiesz, dużo o tej osobie to co chcesz wynieść z takiego spotkania. No i masz cel i masz misję i wtedy prościej jest tą misję osiągnąć. Na pewno, Takim, mam faktycznie dwa, dwa punkty, które mi się skojarzyły z tym, co powiedziałaś. Mm. Pierwszy y, jeszcze się odnosi y, do tego, jak, jak znajdować właściwe osoby, które mogą pomóc. I mm -hmm. czasem to jest sprowadzenie kogoś na właściwą ścieżkę myślenia. Powiedzmy mm -hmm. Girls Future Ready, tak? Znam... Y, znam waszą działalność, ale jeżeli bym zupełnie nie znał tej działalności, mm. a nawet jak już ją trochę znam, to, to uświadamiam sobie, że czasem myślę, okej, okay, ale jaka jest idealna persona osoby, z którą powinienem cię połączyć? Mm. I teraz coś, co dla ciebie jest oczywiste, dla mnie jest czymś nowym. I stąd też ta pomoc jest, jest ważna, bo Hej, jak powiesz mi, no ale to jest CEO jakiejś organizacji. No ale powiedzmy, że mogę znać ich tysiąc takich mhm. osób. I teraz ja nie wiem, czy to jest organizacja XY, jaki sizing, mhm. jaki typ, jaka misja, czy to będzie z tej branży, czy z tej branży. I myślę, że tutaj też mhm. ułożenie odpowiednie jest, jest, jest mega pomocne do tego, żeby komuś rzeczywiście móc szybko pomóc. I nawet czasem to jest tak, tak że. że Zauważyłem, że nie potrafię sobie tego wyobrazić bezpośrednio, dlatego że mm. nie byłem w tym procesie od, od środka, kiedy mm. ktoś mnie prosi o to intro, i myślę, że podobnie jest, jak teraz e, rozmawiałem z różnymi osobami a propos właśnie partnerstwa w podcaście, e, jak to tego do, mm. miało dojść, to też zastanawiałem się, OK, jak mogę komuś przedstawić, jaka jest konkretna wartość, jaka jest grupa docelowa, bo jak mm -hmm. powiem, że to jest jakaś firma, która chciałaby. Dotrzeć, no to, to nie jest prawda. Chcę, żebym miał tak. konkretne wartości, konkretne cele i tak dalej, prawda? Czyli już jestem w stanie zmniejszyć to pudełko i mm -hmm. temu komuś ułatwić proces wyszukiwania w tym pudełku tych odpowiednich tak. kontaktów, żeby, żeby ktoś mógł dotrzeć. Czy, czy jest to dla ciebie wartościowe, jeżeli na przykład startup, z którym współpracujesz, wysyła ci tekst, który tylko forwardujesz dalej do, do połączenia? Czy wolisz usiąść i, i, i samemu napisać powód połączenia? No. Fragment takiego tekstu jest na pewno mm. przydatny, czyli nie lubię wymyślać na nowo mm. informacji o firmie, mm. którą wysłać, bo ja to napiszę zawsze gorzej niż ktoś. Więc jeżeli tak. robię takie intro, to proszę, by ktoś mi napisał te kluczowe trzy zdania, mm. żebym nie wymyślał na podstawie LinkedIna sam i nie redagował czegoś, co jest gotowe. Jeśli tak. chodzi o treść wiadomości, pewnie zazwyczaj mm. i tak ją piszę po swojemu, bo i, na, i tak jest krótka, ale ten elementy, takie kluczowe, link. Wstęp to są wszystko rzeczy, które mega pomagają, faktycznie. Chyba miałem lat 20 i pojechałem na Tajwan mhm. do, na Computex, takie targi w Tajpej, żeby negocjować z różnymi dostawcami aparatów cyfrowych mhm. White Label, któreśmy mieli sprowadzać na polski rynek, i byłem odpowiedzialny za ten produkt wtedy, tutaj, jako, jako reprezentant tej lokalnej spółki. I pamiętam, jak pojechałem tam na spotkanie, byłem jeszcze z jednym moim kolegą, który był ode mnie może dwa lata starszy, mm -hmm. czy jest dwa lata, trzy lata starszy, ale nadal no, wyglądaliśmy jak no, dwóch dzieciaków, szczególnie w takiej kulturze e, tradycyjnej było to zaskakujące. I nie mm -hmm. zapomnę, jak przyjechaliśmy na spotkanie, oni się z nami umawiali przez maila, też już były inne czasy, nie było w ogóle wideo, tylko no tam mail, no, z kimś pogadałem przez telefon. Przychodzimy na spotkanie, siadamy, ta kawka, i goś mówi, OK, ale no, kiedy przyjdzie osoba decyzyjna, kiedy przyjdzie Grek? Mm -hmm. wiem no, ja jestem Grek. <laughs> like, what? To było szokujące. No, mm -hmm. Gość, który pewnie był w takim wieku, w jakim jestem teraz, teraz mm -hmm. czy, czy trochę starszy, 40 parę lat i patrzy na mnie, i mówi, o co chodzi. Więc no. myślę, że ten efekt zaskoczenia, on też działa bardzo pozytywnie, można być zapamiętanym. Mm -hmm. Ale pewnego rodzaju pewność siebie, żeby nie dać zbić się z tropu w takiej sytuacji, no nie dać się zapakować w pudełko ze stereotypami mm. jest mega pomocne, natomiast na pewno są to doświadczenia, które się zapamiętuje na całe życie. Na 100%. Myślę, że to są historie, które są klasykiem, jeżeli chodzi o, o młode osoby, które chcą, chcą dużo działać. Eee, ja, ja kiedyś, kiedy miałam lat 15, bo ja w Girls' Future kiedy miałam tylko ponad 14 lat, więc e, i też w, prawnie to nie mogłam założyć tej funacji na siebie, więc musiałam ją zarejestrować na moją mamę. E, ale, ale kiedy chodziłam na pierwsze spotkania w Warszawie, jako, możesz sobie wyobrazić, taka 14-15-letnia dziewczyna, e, która też, e, wiesz, nie malowałam się za bardzo, nie miałam jakiegoś, powiedzmy, że super dojrzałego entourage. E, więc e, pamiętam, kiedy wjechałam windą na jedno spotkanie, e, i weszłam do sali, gdzie siedziało trzech akurat panów w garniturach, to i, i dostałam od razu pytanie: że, a Gdzie jest prezes? No tutaj, dzień dobry. To ja, Zosia Kierner, prezes Fundacji Girls Future Ready. Przyszłam na spotkanie i nawet nie zdążyłam odpalić prezentacji. I już, już było OK, to dziękujemy. Tak, a to... więc, więc są takie historie, nie? Ale też. Prawda jest taka, że na, na drodze poznawania ludzi, czy poznawania potencjalnych partnerów, czy to klientów, czy, 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 czy partnerów do, do, do biznesu, czy, czy nawet pracowników, tak naprawdę, w pewnym momencie, Ilość osób, jaka poznasz, jest czasem ważniejsza niż te konkretne, pojedyncze rozmowy. Mm -hmm. Jest ta, taka teoria, którą, którą lubię, jeżeli chodzi o teorię, o, o, o popełnianie porażek, czy, czy failing in general. Jeżeli, żeby, dajmy sobie jakiś cel, poznać pierwszego fajnego swojego mentora, trzeba poznać 50, którzy ci nie pasują, to ja bym jak najszybciej. Zrobić 49 spotkań, żeby ten 50. to był ten, który faktycznie jest, jest tym poprawnym. Genialne, że o tym mówisz. Yy, wiesz, bo yy, ostatnio kilkakrotnie miałem podobne obserwacje mm. z ludźmi, którzy się zastanawiają bardzo długo, żeby na przykład pójść do terapeuta, albo żeby wybrać nawet. Tego pierwszego. Tak. tak. No I to tak samo z mm -hmm. niektórymi decyzjami zakupowymi, że mm. nasza decyzja zakupowa kosztuje też czas. I jeżeli się będziemy zastanawiać, czy wziąć, nie wiem, taki jogurt, czy taki jogurt, to to w ogóle nie Po prostu weź ten jogurt, nie ocenisz na podstawie opakowania, po prostu go spróbuj. I myślę, że w tych wszystkich sytuacjach. W większości sytuacji, poza jakimiś skrajnymi, nie wiem, mm. wyjątkowo dużymi inwestycjami czasowymi i finansowymi, mm. gdzie to ryzyko jest duże, faktycznie dużo lepiej jest po prostu też budować swój mechanizm poznawczy. Szczególnie, że e, z tym też się w pełni zgadzam, a propos liczby spotkań, mm. że budujemy mechanizm poznawczy, tak. spotykając różnych ludzi. To nas też leczy ze stereotypowego myślenia, mm. bo kiedyś ktoś myśli: Och, nie wiem, młody koleś, to mm. pewnie ma tak, to i to z tyłu głowy, albo nie wiem, sta starsza kobieta, to na pewno ma takie i takie priorytety i tak będzie myślała, albo i te wszystkie nasze uprzedzenia i stereotypy na końcu, one właśnie w nas uderzają. A mhm. jeżeli mamy dużo kontaktów, które, które pozwalają nam podejść otwartą głową do nawiązania tej nowej relacji, no to wtedy się możemy wyleczyć z pewnego rodzaju stereotypu. Oczywiście, że elementy zewnętrzne mhm. i nasze historyczne doświadczenia, one. Automatycznie nam budują filtry, czyli widzę kogoś, podświadomie może mi się z kimś kojarzyć, podświadomie mogę mieć pewne przekonania propos mhm. tej osoby, ale ta liczba kontaktów nas otwiera na bycie w kontakcie z prawdziwym, tym żywym człowiekiem, no tak. a nie w jakimś takim pułapce mhm. po prostu etykiety, którą ktoś mhm. zbudował, prawda? Bo to może To prawda, stronę. ale tutaj Greg dotykasz kluczowego punktu, jeżeli chodzi o czas do podejmowania decyzji. Jedyny sposób, żeby y, przyspieszyć swoją drogę do, do sukcesu, czy do osiągnięcia czegokolwiek, co chcemy osiągnąć, już ten sukces niech sobie każdy zdefiniuje z, z naszych no. słuchaczy, y, to żeby skrócić nasz czas do podejmowania decyzji. Jeżeli średnia osoba spędza, powiedzmy, 5 lub 7 dni na podjęciu jakiejś ważnej decyzji, siedzi, myśli nad tym jogurtem, że się dni, już z takim przykładem no. <laughs> zostańmy, y, al, albo myśli o tym, y, czy... Y, Napisać tego pierwszego maila czy wysłać e, te 10 połączeń na LinkedInie e, i czeka 7 dni, zanim to zrobi, albo od kiedy ma pomysł, czeka 7 dni do realizacji pierwszego kroku. A jeżeli Ty możesz skrócić ten czas od 7 dni do jednego dnia, to dotrzesz do swojego celu przecież 7 razy szybciej, prawda? Bo możesz w ciągu tego tygodnia, gdzie oni podejmują jedną decyzję, podjąć 7. I nie tylko decyzje, ale też konkretne ruchy, które cię zbliżają do twojego kolejnego celu. Więc taka sprawczość i szybkość działania jest, jest kluczowa. Jeżeli mamy jakiś fajny pomysł czy fajną inicjatywę, realizacja w ciągu godziny, w ciągu 30 minut jest, można powiedzieć, że takim naszym superpower. Hmm. To połączyło mi się też, yy, dlaczego? No bo powiedzmy, myślimy 7 dni, bo nie chcemy się pomylić, żeby zrobić podjąć właściwą decyzję, tak. bo, bo pomyłka może być nieprzyjemna, czujemy się mm. zawiedzeni, smutni, źli i tak dalej. I myślę o tej twojej przygodzie z trzema panami w garniturze, że przyszłaś, jestem mm. panią prezes, a oni powiedzieli to Saionara. Mm. I teraz opowiedz o tym, co czułaś wtedy i, i jaki, był ten, jaki był ten krok, który pozwolił ci pozostać Podnieść się dalej. Pozostać przy tej twojej idei mm -hmm. dalej. No bo to myślę, że jest bardzo taka mm -hmm. trudna sytuacja. Prawda jest taka, że takie, takie odmowy nigdy nie są przyjemne. Mm -hmm. Szczególnie, kiedy masz 14-15 lat, rozwijasz swój pierwszy projekt, masz prezentację, nad którą pracowałaś 6 godzin researchować każdą osobę, która będzie na tym spotkaniu, miałaś dokładnie rozpisane, czego, czego szukasz, a nawet nie masz szansy tak naprawdę się efektywnie przedstawić i przedstawić, na czym pracujesz, to zawsze boli. Mm, ale teraz, patrząc, patrząc in rest respect, mając lat 21 już, już przez, przez te ostatnie e, no, 6, 6 lat, prowadząc wiele takich spotkań. E, ja się bardzo cieszę, że doświadczyłam to, kiedy byłam bardzo młoda. E, dlaczego? E, Myślę, że przez ostatnie 6 lat miałam szansę rozwinąć swoje doświadczenie. Y czy to prowadzenie fundacji, czy edukacyjne, czy nawet można powiedzieć, że perspektywy biznesowe, prawda? Jest tak, że prowadzenie firmy versus fundacji, procesy są dokładnie takie same. Też masz taki sam dział marketingu, masz pro produkty czy projekty, nad którymi, nad którymi pracujesz, masz partnerów, z którymi współpracujesz na etapie B2B, masz beneficjentów na etapie B2C i uczysz się bardzo dużo. Więc dla mnie to była taka rakieta szybkiego rozwoju, gdzie ja zauważyłam, że. Czasem po prostu trzeba mieć dosyć, dosyć twardą skórę. I, 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 I to jest częścią nie tylko biznesu, który, który zdecydowałam się, się prowadzić, ale każdego biznesu. Jeżeli chcesz zrobić coś, co jest ponad przeciętne, musisz się spodziewać, że osoby będą na ciebie patrzeć jak na osobę, która jest trochę dziwna, bo chcesz zrobić coś co jest po prostu innego. I musisz być gotowy na to, że, że nie zawsze będzie tylko miło i przyjemnie. I to jest lekcja, którą bardzo się cieszę, że już się nauczyłam i mogę. Iść już z nią dalej. No, Ty jak sobie radzisz teraz w takiej sytuacji? No, bo jeszcze na to bym nałożył stereotyp, czy pewien filtr tego, mm. tak, że pokoleniowo coraz bardziej jakby, jest, możemy mieć takie wrażenie, że w związku mm -hmm. z rozwojem, nie tylko pokoleniem, ale z rozwojem technologii, naszej mm -hmm. obecności cyfrowej, tej pełnej. Takiej próby, wręcz nazwowym to czasem ekshibicjonizmu, jeśli chodzi o to, co się dzieje w mediach społecznościowych mm -hmm. i poszukiwania zewnętrznego potwierdzenia dla naszej wartości poprzez mm. postowanie, zbieranie lajeczków, komentarzy. Mm -hmm. Komentujcie ten podcast, by the way. I, i tych wszystkich elementów związanych mm -hmm. z, z jakimś takim wzmocnieniem, szotem dopaminowym, mm -hmm. który jest związany z tym, że ktoś mnie akceptuje, ktoś mnie lubi, mm -hmm. to, co robię jest dobre. Wiadomo, że może nam być nawet trudniej mhm. radzić sobie z tym, kiedy, kiedy żyjemy w tym świecie, mhm. gdzie szukamy tej aprobaty, co jest naturalne w jakimś stopniu, mhm. ale środowisko, w którym żyjemy, jeszcze bardziej stymuluje nas do tego, żeby się uczyć mhm. życia w uzależnieniu od zewnętrznej aprobaty, a nie od wewnętrznych wartości. Jak, jak to wygląda w Twoim przypadku, Pewnie. jeśli chodzi o sytuację? Hmm, z którymi się teraz stykasz każdego dnia. Powiedzmy, masz świetny projekt, wierzysz w niego, wiesz, że jest świetny. Masz super mm -hmm. track record, mm -hmm. idziesz na spotkanie, które się bardzo przygotowałaś, bardzo się na tym zależało i ktoś też mówi, nie, no w ogóle to jest zupełnie nieadekwatne, albo w jakiś bardzo nawet taki harsh, nie, mm -hmm. nie, nie, niemiły sposób I też na to, to się wciąż zdarza, więc tak? y, y, znaczy, może nie aż, ta, aż tak, y, y, można powiedzieć, w szokującym sposobie, ale są osoby, które, które mówią. Dziękuję, ale, ale niestety nie. I, i, I to jest naturalną częścią tego wszystkiego. I to, co powiem, może być może trochę, trochę trudną, prawdą, którą musimy się nauczyć, ale nie ma na to jakiejś specjalnej recepty w stylu, jeżeli wypijesz witaminę C rano, e, a potem pójdziesz pobiegać, e, a, a potem spędzisz dwie godziny na siłowni, a potem pójdziesz na to spotkanie, to nawet jeżeli ktoś ci powie, że coś jest nie tak, to będziesz czuć się świetnie, dlatego że wstała dzisiaj o 6 rano. E, to, 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 nie jest, to nie jest kompletna recepta na szczęście, nie e, jeżeli szybko nie nauczymy się, żeby szukać takiej taki validation w sobie czy w małej grupie osób, które nas, nas efektywnie wspierają, a nie w to, ile mamy lajków na Instagramie. To będzie nam bardzo, bardzo ciężko. No i jak to wygląda, to poszukiwanie validation w sobie, jak to mówisz? Jak, jak ty siebie doceniasz, czyli mm. co, co, jak masz, jak o tym myślisz aktywnie, mm. co się dzieje w twojej głowie, czy w twoim sercu, żeby, żeby budować to poczucie wzmocnienia mm. i poczucie siły? Kiedy no, przeszłaś ogromną drogę, nie, nie jest to może case, wiesz, Davida Gogginsa, który miał same traumy i w zasadzie nadal żyje w traumie, i, i w ten mm -hmm. sposób się wzmacnia. No ale przyszłaś trudne rozmowy, też byłaś tym, jak mówisz, underdog ze względu na wiek mm -hmm. i, i, i różne inne czynniki, w których zdecydowałaś się kreować coś, czego nie mm -hmm. ma, co zawsze się spotyka z jakimś takim wiatrem w twarz tak. po części. To jak. Jak Zosia rozmawia sama ze sobą, żeby, żeby wiedzieć, że to jest naprawdę ta moc, która, która tkwi w środku? Jeżeli to jest kolejna porażka, którą potrzebuje mieć na koncie, żeby dotrzeć do, do, tego, do tego eventual success, to sobie jadę. Um, prawda jest taka, Greg, że. Um, Pewności siebie nie podnosi się, oglądając mm -hmm. te toka, czy patrząc na siebie w lustro i, i wmawianie sobie: Jestem piękna, jestem silna, jestem pewna siebie, e, tylko tym, że konsekwentnie y, wchodzimy na góry, które są. Czasem na początku wydają się trochę zbyt wysokie. Jedyny sposób, żeby nie czuć takiego, jak to powiedzieć, imposter syndrome, takiego syndromu osz oszusta, który, o którym często też się rozmawia, szczególnie, e, szczególnie u, u kobiet niestety, które, które dużo osiągają, to żeby mieć za sobą zestaw rzeczy, e, takiego evidence, można by powiedzieć, że zrobiłaś to, co mówisz, że zrobiłaś. I jeżeli Stoisz przed e, grupą potencjalnych, przysługującego, inwestorów, na przykład, e, i coś ci nie wyjdzie, albo dostaniesz e, e, niemiły komentarz. E, ja często jeżdżę po, e, po gimnazjach i po, i, i po liceach w, w całej Polsce, żeby opowiadać o tym, co robimy w fundacji, żeby też nasze programy nie docierały tylko do dziewczyn w Warszawie czy w Krakowie, w dużych miastach, ale też do, do mniejszych miejscowości, do gmin. E, e, Przeróżne komentarze są rzucane przez dzieciaki, które mają lat 13 i 14, nie? ale jeżeli stoisz pewna siebie i, i, i wiesz, że to, o czym opowiadasz, to jest prawda, dlatego że masz zestaw dowodów na to, że to, co mówisz, że osiągnąłeś, to bardzo ci to podnosi na skrzydłach i nie czujesz, że jesteś out of place. Więc co się dzieje w moim, w moim sercu? Myślę, że nie dzieje się żadna szalona, można powiedzieć, że reakcja chemiczna, która, e, która stara się podnieść mnie na duchu po, po, po jakichś ciężkich rozmowach. E, tylko musimy sobie zdać sprawę z tego, że takie jest życie i taki jest biznes. Jeżeli chcesz działać w biznesie, e, to będą sytuacje, które są niekomfortowe. Jeżeli chcesz mieć życie, które jest komfortowe. To możesz podjąć takie wybory, żeby życie było komfortowe. Też y, prawda jest taka, że możemy, wy możemy wybrać sobie taką ścieżkę, która jest bardziej pewna. Mm, wiemy, że pod koniec miesiąca dostaniesz wypłatę, która będzie dokładnie taka i taka, czyli stać się dokładnie na to i na to i możesz się wszystko elegancko zabudżetować. E, a kiedy masz życie przedsiębiorcy, jest ono po prostu nieprzewidywalne. E, czy to z tego, że. Ja za miesiąc nie wiem, czy, gdzie na świecie wyląduję tak naprawdę, z której, na której części świata będę potrzebna. Czy to muszę polecieć na uczelnię, na Berkeley, czy, czy byś tutaj w Warszawie, czy szykujemy ciekawy projekt, który to się dzieje na drugim końcu świata. Więc y, nigdy nie wiesz tak naprawdę, gdzie idziesz dalej, ale to, że możesz popatrzeć na, to, na ten kalendarz nawet przed sobą z pewnością siebie, to jest dzięki temu, że masz ze sobą góry, który, na której już się wspięłaś. Hmm. To jest bardzo, hmm. bardzo hmm, faktycznie budujące i też, też myślę, że, hmm. że warto o tym pamiętać. Także dzięki Ci za to. Jeśli miałbyś teraz hmm, w krótkich paru liczbach hmm, pochwalić się swoimi osiągnięciami, jak już jesteśmy przy tych rzeczach, do których wracasz w obliczu potencjalnej ryzykownej sytuacji, myślisz, hmm. to osiągnęłam, to osiągnął mój zespół. To są te takie główne punkty. To mhm. jakie, jakie byś rzeczy przekazała, takie, które ciebie umacniają, a przy okazji poznają, pomogą naszym yy, słuchaczom i widzom poznać cię lepiej? Pewnie, pewnie. Yy, można najpierw chwilę historii, żeby, żeby te, te liczby miały sens, yy, bo, bo tak na sucho myślę, że to niezbyt yy, jest niezbyt yy, matematyczne, można powiedzieć. Yy, ja wyjechałam z Polski, kiedy miałam lat 6. Najpierw do, do Helsinek, do Finlandii, potem do Stanów, do Seattle, potem do Bostonu, teraz nie trzy lata w San Francisco. Yy, kiedy miałam lat 14, założyłam fundację Girls Future Ready. Mamy 6 programów, które dotychczas wsparły ponad 80 tysięcy młodych kobiet w rozwoju, Swoich czy to kompetencji eduka edukacyjnych, czy profesjonalnych, typu global mindset, przedsiębiorczość, public speaking skills, pewność siebie, znajomość języka angielskiego na profesjonalnym poziomie. Do tego te programy w sumie wygenerowały już ponad 25 milionów dolarów wartości społecznej i są wspierane przez firmy takie jak BCG. Roche, Marriott International, czy ambasada Singapuru, czy ambasada USA. Więc walczymy o to, żeby też być na topsy jakości naszych programów, które, które wdrażamy. Greg, jak popatrzysz teraz na LinkedInie, większość programów mentoringowych ogłasza, że przedłuża rekrutację dla mentee, gdzie mają więcej aplikacji na mentorów czy mentorki niż na osoby młode, które chcą uczestniczyć w programach. My w fundacji naszego programu, na przykład mentoringowego, który nazywa się Herstory, gdzie przez trzy miesiące łączymy młodą dziewczynę z doświadczoną Monterką i dziewczyna musi zrealizować własny konkretny projekt. Gdzie dziewczyna założyła własne podcasty, NGOsy, biznesy. Jedna dziewczyna stworzyła własną aplikację mobilną, po czym dostała się na MIT, kolejna poleciała do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, zrobić pitch o edukacji w innowacji. Jeszcze kolejna grupa w zeszłej edycji stworzyła własną misję stratosferyczną i wysłała balon w kosmos. Więc przecudowne projekty, które dają tym dziewczynom te góry, które już więc widzisz tutaj logikę naszych myśli. Um, e, ale na przykład przy tym programie Herstory e, współpracujemy z partnerami jak, jak TVN, który dzięki Czemu mamy własną serię hair story, gdzie dziewczyny mają szansę też telewizję opowiadać o swoich sukcesach. Ten program też się kończy Galą w rezydencji ambasadora Marga Przecińskiego, gdzie razem z Olgą Leonowicz mamy szansę organizować cudowne spotkanie dla, dla dziewczyn i, i też świętować ich sukcesy. Ale staramy się być na najlepszych globalnych standardach praktyczności tych projektów, co oznacza, że program mentoringowy hair story ma w tym momencie acceptance rate poniżej 2%. Cięższe jest to się dosyć do Herstory niż na Harvard. <laughs> e, e, więc, e, więc popularność u młodej dziewczyny, które naprawdę widzą ogromną wartość tego programu, jest. E, potem na przykład nasz program Gruz Globe Ready, gdzie łączymy kilkaset dziewczyn z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Polska, Ukraina, Czechy, jeden na jeden z native speakerkami z Stanów Zjednoczonych. W końcu jest proste, dostajesz koleżankę z zagranicy, z którą pracujesz przez 6 miesięcy w czasie roku szkolnego nad konkretnymi projektami, czy to w temacie sustainability, czy Women in tech, Um, A potem wygana para, że wyjazd do Nowego Jorku, żeby się się na żywo po raz pierwszy. Więc możesz sobie wyobrazić, jak to pierwsze spotkanie wygląda, jak masz koleżankę przez 6 miesięcy na Zoomie, a w pewnym momencie masz szansę się spotkać, i to jeszcze w Nowym Jorku, żeby pokazać młodym dziewczynom z Polski i CE, jak stany wyglądają, bo też myślę, że często gloryfikujemy to, jak świat wygląda za granicą, z typu grass is greener on the other side. Ale też pokazać im, jak wyglądają horyzonty z drugiej strony świata. I ten program w zeszłym roku wygrał pierwsze miejsce od Parlamentu Europejskiego, jako najbardziej, edukaty, najbardziej innowacyjny program dla młodych ludzi w całej Europie. Więc staramy się, żeby każda inicjatywa, w którą wchodzimy była na najlepszych standardach, które też przywozimy ze Stanów, z najlepszymi mentorkami, speakerkami i partnerami, jest w tym rejonie świata, żeby dziewczyny też widziały ogromną wartość tych projektów, w których, w których biorą udział. Super. Mam nadzieję, że to odpowiada na twoje ogólnie statystyczne pytanie. Jestem zachwycony naprawdę, jestem mm. pod wrażeniem za każdym razem. Jak rozmawiamy, to dowiaduję się czegoś nowego <grym> I, i myślę, że to daje niesamowitą pigułkę na temat tego, jak mm. ten program działa, jakie ma zasięgi. Jest to ym, wręcz y, onieśmielające, powiedziałbym, jeśli chodzi o, <grym> o efekt. Jak, jak to, jeżeli patrzysz... Na te lata, mhm. które zainwestowałaś w budowę mhm. tej fundacji. I wystawimy poza nawias networking, o którym rozmawialiśmy, czyli mhm. budowanie relacji. Jaki i Twoją siłę wewnętrzną, bo to drugi temat, o którym też mówiliśmy, czyli te wchodzenie na góry, to jaka jest praktyka, czy jaki jest sposób działania, czy jakaś aktywność, która najmocniej się Twoim zdaniem przełożyła na. Powodzenie tego, czyli na sukces, na te mhm. efekty, które osiągasz. Długoterminowa ty. konsekwentność w tej mhm. pracy. Nie ma tutaj żadnego golden secret. Naprawdę chciałabym mieć dla Was jakąś, jakąś super tajemniczą, tajemniczą strategię, którą mogę Wam sprzedać, ale, ale prawda jest taka, że jeżeli robimy coś, tak naprawdę robimy cokolwiek przez wystarczająco długi czas, kiedyś wyjdzie. E, przy każdym spotkaniu jesteśmy coraz lepsi, redefiniujemy e, to, jak opowiadamy naszą historię, opowiadamy o programach. E, po każdej edycji, Programu, mamy szansę doszlifować, w którą stronę chcemy z, z nim iść. Dam ci tutaj przykład, Greg. Jednym z naszych e, największych, jeżeli chodzi o ilość osób impacted programów, było w czasie COVID-u. E, program nazywał się Together for Teachers. Jest to program, o którym wiele osób zapomina, że to był program, który był tworzony przez Girls Feature Ready, e, ale, e, ale była to naprawdę cudowna inicjatywa, która dzięki temu, że y, działamy na. Można by powiedzieć, że very data-driven approach, skoro studiuję data science, to jestem, jestem blisko powiedzmy, że numerków prawda, raczej niż qualitative responses. Robimy sporo analiz rynku tutaj w Europie versus Stanach. No i kiedy wybuch COVID i wszyscy wylądowaliśmy edukacji zdalnej, e, zrobiłyśmy kolejną taką analizę, w stylu jak wygląda jakość edukacji zdalnej w Europie versus Stanach. I Numer jeden complaint, który znalazłyśmy z tych danych w Europie było to, że studenci mówili, że bardzo trudno jest się uczyć e, języków, jak na przykład język angielski przez Zooma. No bo nie ma jak jak jakiegokolwiek połączenia, można być, że z innymi osobami na, na, na tym kolu, ciężko było nauczycielkom też e, rozwijać dalej e, swoich, swoich studentów przez to, że e, działając przez kamerkę nie mają aż tak takiego dostępu do materiałów. Ehm, a z drugiej strony w Stanach bardzo wiele młodych osób, na przykład w liceum, mówiło, że to, że wylądowali na edukacji zdalnej, sprawiło, że nie mogą brać udziału w tylu aktywnościach typu volunteering czy extracurricular activities, co obniżało też ich szanse dostania się na studia w Stanach, bo wiemy, że, że na studia w Stanach dostaje się nie tylko przez swoje dobre oceny i przez swój SAT score, ale powiedzmy, że za cały okres swoich działań. No i wiele uczniów na przykład pomagało w domach, star domach starców, czy pomagało w jakichś ośrodkach dla bezdomnych, rozdawało jedzenie i tak dalej. I nie mogli tego robić, kiedy wybuchł COVID. Więc połączyliśmy te dwie potrzeby. stworzyliśmy program Together for Teachers, który łączył studentów ze Stanów. Mieliśmy zapisów lekko ponad 300 studentów, którzy można powiedzieć, że nazumowali się na wirtualne zajęcia w polskich szkołach, ponad 300 polskich szkołach i dołączali do zajęć języka angielskiego. I jak było parę nauczycieli języka angielskiego, to dołączali do, do paru klas i rozmawiali po prostu ze studentami na Zoomie. Prezentowali o swoich ulubionych miejscach w Stanach, swoim neighborhood, jak, jak to jest y, dojechać do szkoły na Yellow School Bus, i so on and so forth. Co dla studentów w Polsce było też ciekawym doświadczeniem, y, po prostu w cultural perspective. I dzięki temu y, w ciągu tam, dwóch edycji tego programu w czasie covid u ponad 10 tysięcy dzieci na terenie całej Polski, miało dostęp do native speakera, gdzie dla ponad 95% był ich pierwszy w życiu kontakt z osobą, która jest nativem w języku angielskim. Więc wracając już do, do twojego pytania, co było kluczem w tym, żeby, żeby efektywnie, można powiedzieć, że działać do przodu z, z programami FUNATI, żeby to się szybko skalowało, pierwsza rzecz, która, która przyznam, że też była ważna, to analiza danych. To, że każda decyzja, którą podejmujemy w fundacji jest oparta na jakiejś analizie. Czy to przed rozpoczęciem programu jakaś, jakaś analiza w rynku tutaj w Central Eastern Europe, czy między edycjami programu Constant Improvement. Ten program Together for Teachers, potem przekształcił się w nasz program Growth Global Ready, czyli teraz zamiast jeden na 35 czy 40 uczniów na, na, na Zoomie, Łączymy ich jeden na jeden albo dwie mentee z Polski, jedna mentorka ze Stanów. Um, I przy pierwszej edycji mieliśmy na przykład bardzo wysoki sign-up rate. Bardzo dużo osób się zapisało na program i byłyśmy w niebawieni. Wow, kilkaset osób chce brać udział w naszym projekcie. Super. Um, ale bardzo mało par doszło do końca. Yy, całej sześcio całego sześciomiesięcznego programu, bo że wszystko, co musimy zrobić, to ich połączyć na początku, powiedzieć, Ach, enjoy, i, i tyle. Yy, więc przy kolejnej edycji. Yy, Otworzyłyśmy co miesięczne challenge. Zaczęłyśmy też przedstawiać ciekawe masterclasses po drodze, na przykład z dziewczynami, które dostawały się na studia za granicą, czy, czy mentorki, które dostały stypendium Fulbrighta, żeby też dziewczyny miały szerszą perspektywę. Zaangażowaliśmy partnerów ze Stanów, na przykład The World Ed School, która co roku przekazuje kilka stypendiów w stypendiów dla młodych Polek, które mają szansę robić dual degree też na szkole w Stanach, żeby już mieć też certyfikat ukończenia liceum za granicą i aplikować tam na studia. A potem dodałyśmy też nagrodę wyjazdu z Nowego Jorku i w tym momencie nasz retention rate w tym programie jest szalenie wysoki, jeżeli się patrzy ogólnie na programy edukacyjno-harytatywne. Więc konkludując, analiza danych to jest jedna rzecz i to, co powiedziałam na samym początku, czyli konsekwentność. To, że jesteś gotowa wstać codziennie rano i działać dalej. Nieważne, jeżeli ktoś zacznie ci te drzwi przed nosem, ale faktycznie over and over and over again bo tak naprawdę sukces jest budowany tą nudną pracą, tymi mailami, które trzeba wysłać, a nie tylko ciekawymi występami, piczami i tak dalej, tylko nudną, konsekwentną pracą, której ja się tak naprawdę zakochałam over the years i ją bardzo lubię. Nie widać tego, co tak naprawdę buduje ten sukces, tylko widać. Jakieś takie highlighty. I to są długie, długie godziny. E, Spędzone na rzeczach, które są mniej flashy i nie są, jakby to można powiedzieć, że Instagramowe, <laughs> czy, że, że, że można o nich, o nich postować elegancko i, i, i mówić, jakie to jest piękne. Mm, ale e, musimy się też zakochać w tej nudnej pracy. E, bo tak to nie uda nam się przebrnąć 6 lat na pewno są, 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 są analizy oparte na tym, ile, jak długo trzeba zrobić konkretną rzecz, żeby stać się ekspertem. Niektórzy mówią, że to jest 100 godzin, czyli w ciągu roku 17 minut dziennie, żeby stać się czymś ekspertem. Zależy, na czym pracujesz. Jeżeli to jest jakieś hobby, to może faktycznie to, to 100 godzin to jest tym pierwszym thresholdem. Ale często widzimy koncept ludzi, którzy otwierają biznes, budują go przez pół roku, rok i nie widzą żadnych efektów. Mhm. Nie udało im się nawet złapać pierwszego klienta, nie mają jeszcze elegancko postawionej strony internetowej i myślą, że świat się zapada i ten biznes w ogóle nie jest niczego warty, trzeba iść do kolejnego. No i znajdują kolejny trend, można by powiedzieć, na który chcą się załapać i potem rzucają to, to, to co stworzyli. Taki koncept, jak... Jak masz szarlotkę, to upuścisz szarlotkę, żeby zobaczyć jabłko, na które musisz pracować teraz przez cały rok, żeby znowu upiec szarlotkę, no i rzucasz ją dalej i łapiesz kolejne jabłko. Um, i, i, I ten koncept szlifowania swoich umiejętności jest jedynym sposobem, żeby jakkolwiek nawet zbudować skill base, zanim będziesz widzieć jakiekolwiek wyniki. Mm -hmm. e, nam fundacji, zanim, zanim podpisałyśmy pierwszą bardziej poważną umowę z jakimkolwiek partnerem, zajęły nam to trzy lata. Trzy mm. lata. Trzy lata pracy praktycznie bez ogromnych wyników. E, I większość osób te trzy lata by się kompletnie poddała. No, ja mogę powiedzieć, że ten podcast produkowałem sam i sam finansowałem mhm. przez prawie 5 lat. I dopiero teraz no. po raz pierwszy mam partnera podcastu, mhm. więc to też jest jakiś, jakiś proces, który mhm. wymaga e, zainwestowania i pieniędzy, i czasu, i determinacji. W doskonalenie się i też to nigdy nie jest zakończona droga. Myślę, że moment, w którym mm. zaczynamy myśleć, że już jesteśmy good enough, to jest moment, kiedy zaczynamy. Spadać. Powiedziałeś też o tej teorii godzin. Była ta teoria chyba 10 tysięcy godzin, że mm. to jest, te, że dlaczego The Beatles stali się taką um, mm -hmm. grupą, która odniosła taki ogromny sukces, mm. bo w sumie wyszli, zaczęli grać, ale się okazuje, że oni wcześniej przez wiele, wiele lat grali w jakichś barach, mm -hmm. po prostu oni już grali razem, już tyle tysięcy godzin przegrali, że dlatego tak. byli lepsi od tych wszystkich innych mm -hmm. zespołów, które też jakby zaczynały w tym samym momencie, tylko że oni wcześniej już na tych gitarach i innych instrumentach, tak przegrali mhm. właśnie te tysiące godzin. Wyobrażam sobie Zosię, która ma 15 lat. Myślę sobie, hmm, wyobrażam sobie, przypominam sobie siebie. No a nie pochodzę na szczęście z jakiejś, jakiejś mhm. e, sytuacji. Powiedziałbym, rodziny trudnej. Moi rodzice są naukowcami i jakby miałem dostęp do takiego też rozwoju intelektualnego przez mm -hmm. całe życie, więc jestem tak w takiej uprzywilejowanej pozycji. Mimo to, jak wyobrażam sobie siebie, jak miałem 15 lat i jakie miałem pomysły na to, jak spędzać czas, one były dalekie od tego, żeby. <laughs> Mm. E, zaangażować się w jakąś e, konstruktywną, długofalową działalność. Raczej byłem skupiony, bo mówisz, trzeba robić coś konsekwentnie. Byłem raczej skupiony na eksplorowaniu. Mm -hmm. I mam też taką tezę, że do pewnego wieku... Typu My. 20 parę lat, w zależności od tego, kiedy się zaczyna, to jest nawet dobrze eksplorować, bo można powiedzieć, hej, chcę być prawnikiem, poświęcić 10 lat na to, a na przecież prawo jest w ogóle beznadziejne i mi to nie pasuje. Tak, mimo My. to, że nawet robię to konsekwentnie przez wiele lat. Więc więc wracam do tego siebie, myślę sobie, okej, okay, w ogóle nie przyszłoby mi to do głowy, żeby założyć fundację, My. ale to jakaś moja słabość, być może też inne czasy, jednak te 20 czy więcej lat temu, pewnie 25. I dodatkowo wtedy sobie wyobrażam ciebie i myślę, hm, co się wydarzyło w twojej głowie? A, mhm. że, że poszłaś w tym kierunku, gdzie pewnie miliony innych dzieci w mhm. tym wieku nie idą w tym kierunku. I dwa, skąd ta konsekwencja, żeby to robić? Czy znaczy, nie masz myśli o takiego zawahania co do tego, że jest tyle innych niewyeksplorowanych ścieżek, które mogłabyś których mogłabyś doświadczyć, a wiesz, w tych latach późnego dzieciństwa nazwijmy, ty wiesz, weszłaś w buty dorosłej osoby i jakby skupiłaś się w dodatku na jednej rzeczy, co do której wszyscy mają FOMO, wiesz, czy pójdę na ten koncert, czy nie pójdę, a ty wybrałaś sobie ścieżkę zawodową mając kilkanaście lat. Opowiedz trochę o tym, jakie są źródła tego, jak, jak, skąd to się wzięło? Pewnie, pewnie. Może mało znaną historią, która jest częścią y, historii przed tym, kiedy fundacja była oficjalnie Girls Future Ready i, i, i zaczęła prowadzić swoje konsekwentne programy, y, jest to jak w ogóle zaczęła się moja działalność charytatywna. Y, My zagranicy wyjechaliśmy przez pracę moich rodziców. Obydwoje pracowali full time, więc kiedy mieszkaliśmy w Helsinkach, w Finlandii, ja już chodziłam do szkoły międzynarodowej, czyli uczyłam się po angielsku. Niestety po fińsku nie mówiłam aż wystarczająco dobrze, żeby uczyć się w, w fińskiej szkole. I wtedy, między drugą a trzecią klasą postawówki, miałam lat 9, 8, 9 właśnie, Przyszedł czas na letnie wakacje w, w fińskiej szkole, e, ale dlatego, że moi rodzice pracowali full-time, e, nie za bardzo mogli się zajmować mną i moim młodszym bratem e, przez wakacje, więc zdecydowaliśmy, że zapisza, zapiszą nas do polskiej szkoły w Łodzi, e, tam gdzie mieszka moja babcia. No i proszę, przyjechałam do Łodzi, przez dwa miesiące mieszkałam u mojej babci, no i chodziłam codziennie do tej polskiej szkoły. E, ja byłam ogromną kujonką, więc dla mnie to był świetny prezent, z którą szkoła się kończy, ja mogę dalej chodzić do szkoły. Say less. Dziękuję, już pakuję się na samolot. <laughs> Ale przez dwa miesiące chodziłam do, do, do tej szkoły w Łodzi. A potem przyszedł czas na finalne egzaminy pod koniec roku. I nie mogłam dostać szóstki z języka angielskiego. Co dla mnie było, można powiedzieć, że szokiem dla mojego edukacyjnego ego, jako taka ośmioletnia dziewczynka, która bardzo lubiła się uczyć, bardzo lubiła czytać. No i mówiła już płynnie w języku angielskim, bo naturalnie obracałam się w tym środowisku już od ostatnich paru lat w Helsinkach. Więc zaczęłam myśleć, jak to się dzieje, że są osoby w tej szkole, które dostają szóstki z egzaminu. A ja, pomimo tego, że mówię płynnie w języku, z którego mnie testują, nie mogę tej szóstki dostać. Ale kiedy staram się porozmawiać płynnie z taką osobą, zapytać ich, czy rozumieją teksty piosenki, czy mogą iść ze mną na film po angielsku, to nie rozumieją takiego płynnego języka. I mamy y, tutaj dużą szparę umiejętności, gdzie y, przynajmniej w tamtym momencie polska szkoła była bardzo oparta na teorii językowej. Ja. Do dzisiaj szczerze nie wiem, co to jest past perfect, present perfect i tak dalej, ale po prostu mówię płynnie w języku angielskim i dosyć komfortowo się już się już nim poruszam. Nawet przyznam, że bardziej komfortowo jest mi wypowiadać się w języku angielskim niż, niż po polsku. Ale doprowadziło to do bardzo wielu rozmów z nauczycielami, studentami, dlaczego nauczanie tego języka angielskiego jest aż takie oparte na gramatyce, a nie na praktyce. I prawda jest taka, że też ta lokalna szkoła w Łodzi nie miała funduszy, żeby kupić tutaj piękną biblioteczkę kolorowych książeczek w języku angielskim. Tylko dzieci uczyły się z czarno-białych kopii podręczników, gdzie się uczyły tylko gramatyki indywidualnie, nie mając większej interakcji. Um, więc kiedy wróciłam do szkoły w Finlandii, jako taka bardzo zmotywowana, dziewięcioletnia dziewczynka, um, chciałam zrobić coś, żeby pomóc moim koleżankom w, w tej szkole uczyć się języka angielskiego, skoro same mówiły, że też chcą się nauczyć tłumaczyć teksty piosenek Katy Perry i tak dalej. Więc poszłam do mojej pani dyrektor. Y i, I powiedziałam, że chciałam zorganizować zbiórkę książeczek w języku angielskim. W szkole widziałam, że było sporo zbiórek, ludzie y, zbierali jakieś ubrania zimowe, e, nawet e, od butelek, whatever it be. E, a ja chciałam zorganizować zbiórkę książeczek, bo wiedziałam, że jest wiele rodzin, które mają jakieś ma proste książki kolorowe z dużymi obrazkami, z których dzieciaki już wyrosły i leżą im na strychu, zbierają kurz. Więc y, kiedy y, zaproponowałam jej ten pomysł, popatrzyłam i powiedziała, Zosiu, słuchaj. Ty najpierw skończysz podstawówkę, potem skończysz gimnazjum, potem liceum, potem pójdziesz na studia. A po studiach pójdziesz do pracy. I kiedy będziesz miała dzieci, będziesz w takim Parent Teacher Association. Jako rodzic w szkole, wtedy możemy pogadać o jakichś tutaj zbiórkach działaniach charytatywnych i soła. To było w Finlandii. Ja, to było w Finlandii. Mhm. I ja sobie szybko to policzyłam na, na, na palcach i uznałam, kurczę, to będzie jeszcze. Trzy razy moje życie muszę przeżyć, moje dziewięcioletnie życie, zanim będę mogła zorganizować jakiekolwiek działania charytatywne. Um, I zdecydowałam, że y, nie może tak być. <laughs> Więc y, zaobserwowałam, gdzie pani dyrektor je lunch w środę i się dosiadałam do niej na tym lunchu i je coraz to kolejny projekt, jak to możemy zrobić, żeby jej się ta zbiórka książek spodobała. No i po dwóch miesiącach powiedziała Zosiu, dobra, słuchaj, widzę, że bardzo to chcesz, zrób, dobra, będzie dobrze, pomogę ci. No i zorganizowałam pierwszą taką zbiórkę książeczek w języku angielskim. Oczywiście nie było to duże, 200-250 książeczek, które zapakowałam potem do mojej takiej różowej walizki i zabrałam je ze sobą do, do tej szkoły w Łodzi. I tam zobaczyłam, jak coś, co było takie proste, co osoby w Finlandii oddały mi kompletnie za darmo. Bo zbierały, tak jak mówiłam, kurzu ich na strychu książki, których już tak nie potrzebowali. I dzięki temu, że mogłam je przewieźć do miejsca, które potrzebowało tych książek i mogło je użyć od początku, zobaczyłam nawet w oczach tych moich koleżanek, które otwierały te książki nawet już takim oficjalnym, mówiąc, że spotkaniu w tej szkole rozdania książeczek, jak coś takiego prostego jak książka w języku angielskim może im zmienić swój trajectory edukacyjny. Przy okazji w, w tej szkole finalnie bardzo się ten projekt spodobał i stał się to corocznym projektem, który organizowaliśmy. No i w ciągu tych pozostałych 5 lat w Finlandii. E, przekazaliśmy ponad 20 tysięcy takich książeczek do szkół podstawowych, przedszkoli, szpitali, dziecięcy na terenie całej Polski. E, głównie też skoncentrowanych w łodzi, bo prezydent łodzi Hanna Zanowska też jeździła ze mną do niektórych tych szkół, rozdawałyśmy te książeczki razem i opowiadałyśmy o tym, dlaczego uczenie się języka angielskiego jest takie kluczowe w globalnym świecie. I tutaj przychodzi klucz. Jak to się stało, że od zbiórki książeczek, 6 lat później, Zosia ma 14 lat, już mieszka w Seattle w Stanach, bo tam się prowadzi, kiedy miałam lat 13-14. Jak to się stało, że potem otworzyła się fundacja? E, dwie rzeczy. Po pierwsze, książki są bardzo ciężkie. Jeżeli chciałam je zbierać w Stanach, szczególnie w Seattle, e, e, to potrzebowałam budżet, żeby te książki albo przetransportować w jakimś kontenerze, <grych> wysłać je oceanem do Polski, albo w samolocie. Ale, żeby zyskać budżet, trzeba mieć formalny entity, żeby aplikować o granty, aplikować jakiekolwiek że kontrakty sponsoringowe i tak dalej. A ja takiego, takiego entity nie miałam. No to przyszłam, siadam przy kolacji i powiedziałam: Mamo, zakładamy fundację, e, ale mamo, zakładam ją na ciebie, dlatego że e, ja jeszcze nie mogę być prawdziwym właścicielem tej fundacji. E, I tak się to tak naprawdę zaczęło z takiej potrzeby, powiedzmy, że konsekwentnej, e, żeby pomagać innym w młodym wieku. E, ale już konkludując do Twojego pytania, bo to była, powiedzmy, że dłuższa historia e, życiowa. E, tak, prawda jest taka, że w młodym wieku wybrałam sobie jakąś drogę, z którą, z którą chciałam iść. Um, I przyznam, że na pewno są momenty w życiu, kiedy myślę, kurczę, jakby to było, żeby, nie wiem, może być astronautem. <grym> ja też bardzo długo grałam w tenisa, mam też nawet papiery, żeby być trenerem tenisa. Też to był jeden z moich takich pierwszych inicjatyw biznesowych, gdzie uczyłam tenisa w, na, na summer break. Um, ale... Nigdy nie miałam momentu, że żałuję to, tą pracę, którą, którą wykonałam. Ostatnia anegdota, którą, którą, którą tutaj dotam, Greg, jest taka, że ostatnio na Stanfordzie w ramach ich View from the Top Conferences miałam szansę spotkać Sundara, z CEO Google. A. I kiedy Google podejmuje decyzję, jakąkolwiek w swoim biznesie, to nie tylko wpływa to na ich firmę, czy na Stany Zjednoczone, czy tak naprawdę. Tak naprawdę na każdego człowieka na całym świecie. Jeżeli Google podejmuje jakąś większą decyzję o ich biznesie, no bo użytkowników Google jest na świecie bardzo dużo. I, i zdaliśmy się pytanie, Sunder, jak to się dzieje, że ty masz szansę, możesz podjąć z dużą pewnością siebie decyzję, która wpływa nie tylko na ciebie, na twoją firmę, na twoich pracowników, ale tak naprawdę na cały świat. Jak podejmujesz naprawdę decyzję? I Sunder się pa patrzy prosto w oczy i mówi: Słuchaj, My możemy wydać miliony dolarów na konsultantów, ale prawda jest taka: nigdy nie wiesz, że decyzja, którą podejmujesz, jest stuprocentowo tą, którą powinieneś. Eee, zawsze będą inne opcje czy inna droga, z którą możesz skręcić. I kiedy podejmujemy decyzję, to widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, większej decyzji jest odwracalna, w stylu. Otworzysz biznes w takim industry, po dwóch tak zobaczysz, że słuchaj, to nie jest dla mnie time to go somewhere else. Um, a po drugie, nieważne jaką decyzję podejmiesz, you can make it work for you. Uh, czyli naprawdę nie planuję zamykać fundacji, ale dlatego, że um, widzę, że jest nadal potrzeba, żeby, żeby Girls' Featured istniało i działało dalej na rzecz młodych kobiet w Polsce. Um, chociaż celem fundacji moim zdaniem powinno być, żeby się zamknąć i impact yourself out of business, ale to już inny temat. Um, jeżeli zadbałam zamknąć fundację, ja zabieram ze sobą te 6 lat doświadczenia przez decyzje, które podjęłam przez ostatnie 6 lat. I to jest completely priceless. Moim zdaniem to jest warte więcej niż cała moja edukacja na Berkeley, niż wszystkie spotkania razem wzięte z, z przeróżnymi mentorami. Biorę ze sobą cały ten zestaw doświadczeń. Że nawet, jak, tak jak mówisz, jeżeli ktoś spędzi 10 lat na bycie prawnikiem, to nie jest 10 lat, które są zmarnowane, tylko doświadczenia, które bierze ze sobą jako część tej decyzji. No właśnie, i to tutaj, w tym co powiedziałaś, jest taki jeden element, z którym się zgadzam, ale myślę, że łatwiej jest to powiedzieć Sundarowi, nam hmm? też, hmm? ale może być trudno powiedzieć osobom, które nie miały czy nie mają, nie miały. W jakimś momencie tyle hmm. szczęścia, co my w życiu, bo jakby wiadomo, że od pewnego momentu jesteśmy kowalami swojego losu, i można hmm. powiedzieć, okej, okay, jak wyprowadziłem się z domu, czy poszedłem do pracy, jak miałem 19 lat, no to od tamtej pory, mimo to, że nadal otrzymywałem i mogłem otrzymywać wsparcie od moich rodziców, hmm. no to oni mieli taką chęć i możliwości. Hmm. I to była moja autonomiczna decyzja, niemniej jednak zawsze w Wskoczyłbym i wylądował w jakimś hamaku mm -hmm. e, miękkim. I można, może nam być łatwo, będąc częścią jakiegoś bąbla ludzi uprzywilejowanych, mówić sobie, możesz podjąć pewne ryzyko i zawsze odwrócić to, nic się mm -hmm. nie stanie. Sundar sobie może powiedzieć, zainwestuje 100 milionów mm -hmm. w taką działalność, bo to jest dla nich nic. Tak? No ale kiedy pomyślimy o osobach, które, nieważne nawet czy... W wieku tych 15, 20 lat, mhm. czy w wieku 40 lat, w wyniku jakiejś decyzji, na przykład ostatnio pisał do mnie jeden taki przedsiębiorca, którego znam, kiedyś mu trochę pomagałem i on przez bardzo trudną sytuację, przez pandemię ogólnie zbankrutował. Mhm. Zbankrutował też osobiście na poziomie mhm. całej rodziny i buduje mhm. wszystko od podstaw. I kiedy. To jest bardzo trudna historia i wiadomo, że zawsze jak można my no to, to szukamy możliwości, żeby mm -hmm. komuś taką, pomóc w takiej sytuacji. Bo tak. on też mówi, nie potrzebuję współczucia, bo to była konsekwencja moich złych decyzji. Bardzo dojrzały komunikat, który mi napisał człowiek dojrzały i mądry. Mm -hmm. Niemniej jednak no są sytuacje, w których obiektywnie jest nam trudno. Czyli obawiamy się o nasz mm -hmm. byt i wiesz, jeżeli bym... Powiedzmy, czyścił buty na ulicach Bombaju, czy, czy robił pataj w Bangkoku na ulicy. Mhm. Zastanawiam się, czy ta sama teza dotycząca tego, okej, okay, możesz spróbować z Tomem, spróbować tamtego, a masz siedmioro rodzeństwa mhm. i mieszkasz w, w chatce z Wikliny. Tego. Jak wtedy ten message może trafić i jak w związku z tym wzmocnić właśnie poza działalnością swojej fundacji, która rozumiem, że ma wzmacniać osoby, które nie, które nie mają super zawsze bezpośrednio dostępu do najlepszych rzeczy tego świata, mhm. bo nie mają zasobów finansowych na przykład, żeby, żeby z tego korzystać. Jak takiej osobie powiedzieć, hey, you can do it, bo mhm. mnie się wydaje, że ten poziom mentalnego ryzyka, możemy podjąć dowolne ryzyko, mhm. ale co jeżeli mamy naprawdę obawy o przetrwanie? Pewnie, pewnie. I tutaj na pewno ważne jest podkreślić, że obydwoje wypowiadamy się z jakiejś pozycji y, przywileju tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, y, gdzie się urodziliśmy, jak, jakie mam, do czego mamy dostęp, do jakiego systemu edukacji i tak dalej. Więc to jest, to jest clear. Mm, ale myślę, że porażka i zła decyzja często uczy nas więcej niż poprawda decyzja. E, jeżeli tylko osiągamy sukces, i wszyscy nam ciągle mówią, a jesteś najlepsza, 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 to nigdy nie zmienisz swojego piczu. Jeżeli nigdy nie wejdziesz do, do sali i ktoś ci powie mm, sorry, ale to, ale to nie dla nas, to jednak nie ten pomysł, to nam się nie podoba, to nigdy nie zmienisz to, nad czym pracujesz. Um, więc wracamy znowu do, yy, do, do punktu wyjścia, tak naprawdę, do którego zaczęliśmy. Um, jak efektywnie podnosić pewność siebie w osobach, które nie mają Aż takiego otwarcia na ryzyko, i to jest dawania im, danie im dostęp, do, dostępu do tego, żeby próbować się w różnych dziedzinach, ale z bardzo niską ilością konsekwencji. Przykład. Nasz program mentoringowy Herstory e, sprawia, że dziewczyny mogą kompletnie za darmo, e, tylko tak naprawdę ze swoim czasem, wysłać misję w kosmos, gdzie wszystkie materiały mają, y, mają przekazane przez, y, przy, przez organizacje, które, które wspierają ich rozwój. Y, i jedyne, co muszą zrobić, to mieć chęć do tego, żeby spróbować. Jeżeli coś nie wyjdzie, to jest OK. E, mhm. Ale nie poświęciły własnych funduszy, na przykład na to, które też jako młode osoby wiemy, że, że pokolenie Z nie jest najbogatszym pokoleniem. No bo dopiero co zaczynamy swoją, swoją karierę, prawda? Więc nie ryzykują swoim majątkiem. Jedyne, co ryzykują to swój czas. Mm. I myślę, że już czuję jakieś swoje follow up pytanie, co jeżeli ktoś tego czasu nie ma i jakby musi, musi pracować, żeby wspierać swoją rodzinę, to są też kompletnie inne sytuacje, prawda? Jest znowu pytanie, komu możesz pomóc w jakiej sytuacji? I my, jako Girls Future Ready, pomagamy dziewczynom, które może nie mają zasobów finansowych czy dostępu do najlepszej jakości edukacji, czy, czy nie mieszkają w największej miejscowości, ale mają chęć żeby spróbować. I, I są gotowe poświęcić jakiś, jakiś tam fragment swojego czasu. To jest nasz target audience, bo znowu wiemy, że nie możemy pomóc wszystkim we wszystkim i dlatego też jest ponad 10 milionów fundacji dookoła świata, które każda dodaje swój grosik przy różnych miejscach. Mhm. Tak, no właśnie to, to jest trudne pytanie. Ja nie mhm. oczekiwałem jakiegoś jednoznacznego odpowie jednoznacznej mhm. odpowiedzi na nie. Po prostu zawsze się zastanawiam, jak, jak dać Pewność osobie, która jak widzi wniosek aplikacyjny do Girls Future Ready, mówi: mm. Ja nie dam rady. Mm. Ja jestem nie na tej grupie. Przecież Zosia powiedziała, że 2% się tylko dostaje. To <laughs> mm. jest poza moim zasięgiem. Mm -hmm. Na pewno są jakieś super IQ 150, mm -hmm. y, członkinie klubu szachowego w tej małej miejscowości, które mnie wyprzedzą, albo jakieś inne osoby, czyli że. Te, czasem ten wewnętrzny głos może Pewnie. hamować te efekty. I tego efekty. strachu jest bardzo dużo. I to widzimy, że dziewczyny piszą, że się boją, boją się nagrać filmik do aplikacji, że ktoś będzie je oceniać. I, i myślę, że to nawet nie jest strach przed konkurencją, że tym się nie dostaniemy, tylko bardziej strach przed tym, że ktoś nas będzie oceniać w mm. jeden czy drugi sposób. Że praca, którą wysyłamy, czy to te pytania aplikacyjne, czy wideo, czy, 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 czy whatever is a part of it, będzie przez kogoś oceniane. Mm -hmm. I to nas przeraża, bo żyjemy w świecie wracając do, 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 do jednego z swoich pierwszych pytań, jeżeli chodzi o external validation. To, że potrzebujemy, żeby ktoś nas aprobował, zanim my będziemy aprobować o samej, samej sobie. Więc tak, tego strachu jest, jest bardzo, bardzo dużo. Ale też to be clear, dlatego Fundacja pomaga nie tylko przez program HERSTORY, który jest naszym najbardziej selektywnym programem. Nie? mamy dostęp do, do tysięcy młodych kobiet, e, a przez program Herstory przecież on się dzieje tylko raz na miesiąc, co miesiąc ogłaszamy nową mentorkę, łączymy ją z nową mentorką i robimy to co miesiąc od ponad pięciu lat e, więc, ojejku w tym momencie już prawie 6 lat, więc, e, więc w tym momencie mamy Około 70 dziewczyn, które są na jednym czacie na Messengerze i, i, i są powiedzmy, że graduated i naszego programu Herstory, co też sprawia, że jest najbardziej wspierająca się grupa młodych kobiet, powiem, w całej Polsce. Eee, dlaczego? Dlatego, że każda z tych dziewczyn wie jak to jest, żeby stworzyć swoje pierwsze coś. Wypuścić pierwszy odcinek podcastu, stworzyć pierwszy pitch deck, wysłać tą misję w kosmos, już działając z tymi przykładami, które tutaj w tym gronie znamy. Więc kiedy taka dziewczyna wypuszcza swój pierwszy podcast i wysyła na tej grupie informację, że hej, słuchajcie, to jest mój, mój pierwszy podcast, proszę wesprzyjcie, to od razu ma 70 komentarzy, 71 lajków, 71 słuchaczy, którzy będą ją wspierać. Więc to wsparcie widzimy tutaj z tej strony. Ale są też programy, które są bardziej otwarte, dla, czy to są eventy, które organizujemy, w, na przykład ostatnio byłam w Krzywdzie w, w, w Polsce, gdzie robiliśmy prezentację do ponad 250 młodych ludzi, gdzie osoby z lokalnych szkół mogą się zgłosić i przyjść i mają dostęp do czegoś takiego kompletnie za darmo. Żeby, żeby też rozwijać swoje kompetencje. Nasz program Goes Globe Ready, żeby dostać swoją koleżankę z drugiej strony oceanu, też ma o wiele większy acceptance rate. E, oczywiście trzeba napisać aplikację, się zgłosić, e, bo to jest pierwszy krok, gdzie dajesz znać, że hej, chciałabym, chciałabym brać udział, um, bo też widzimy, że często młodym polką, czy kobietą z tego regionu e, ciężko jest prosić o pomoc, e, bo jesteśmy uczone, że definicją ambicji jest e, niezależność. To, że możemy wszystko zrobić samemu. Jeżeli nie umiesz samemu, to coś jest z tobą na nie taki nie jesteś wystarczająco ambitna, bo musisz prosić o pomoc. A my redefiniujemy to i pokazujemy, że tylko z prostą pomocą, na przykład mentorki, która podniesie ci skrzydła, możesz osiągnąć to i to i to i to. I to jest myślę, że takim bardziej kompleksowym naszym sekretem do wsparcia na różnych płaszczyznach. To, co powiedziałaś o proszeniu o pomoc. Myślę, mm -hmm. że to ma zastosowanie tak samo u Yy, mężczyznym w średnim wieku, mm. jak, i, <laughs> jak i pewnie uh -huh. kobiet w wieku przedemerytalnym. Mm -hmm. Dlatego, że faktycznie mm. jest to pewnego rodzaju taki yy, sprzeczne z pewnym paradygmatem kulturowym, w którym yy, mm -hmm. Pomoc nam się kojarzy z nieudolnością, z niewystarczalnością, czyli że potrzebuję pomocy, kiedy coś jest ze mną nie tak. W związku z tym samo poproszenie o pomoc oznacza, że coś jest ze mną nie tak, a nawet. Z tego, co się orientuje, statystycznie to jest mm. bardziej y, problem mężczyzn niż kobiet, mm -hmm. którzy już w ogóle mają trudność z tym, że to jest jakieś uderzenie w ego, kiedy ja mm -hmm. potrzebuję czyjejś pomocy. W związku z tym, nieważne co, będę zaciskał zęby i zetrę je sobie po prostu tak. totalnie, ale, ale dam radę <noise> sam, kiedy mogę po prostu zapukać się w jedne drzwi i powiedzieć: mm -hmm. Hej, słuchaj, jest mi ciężko, mam takie wyzwania. Czy w tym momencie widzisz rozwiązanie tego problemu, a ktoś patrząc z zewnątrz, to jest też moc mentoringu myślę i coachingu, mm -hmm. ktoś patrząc z zewnątrz zada ci takie pytanie, które nagle jak latarka wskaże ci odpowiedź na pytanie, którego sobie nie zadajesz, dlatego że tak bardzo nie chcesz dać sobie pomóc i próbujesz 15 raz spojrzeć. Tymi samymi oczami na, na zagadnienie, które już jest głęboko wryte w Twoją głowę, więc myślę, że to jest też taki fragment, y, który jest wart podkreślenia, jeśli chodzi o dążenie do osobistego performanceu, że bez proszenia o wsparcie może być to bardzo trudne, a obserwuję ogromną tendencję także pośród doświadczonych przedsiębiorców do tego, żeby. Okej, okay, niezobowiązująco posłuchać paru koleżanek, kolegów na spotkaniach, mhm. ale jednak nie stanąć twarzą w twarz e, z, na przykład z taką sesją coachingową czy mentoringową, w obawie przed tym, że być może się dowiem jakichś praw, z których nie chciałbym usłyszeć, mhm. i próba zaciśnięcia się, i powiedzenia samemu sobie z wszystkim poradzę, a to jest tak naprawdę zamykanie sobie drzwi. Też mhm. tak to postrzegam jako. jako Greg wyzwanie. też myślę, że. Y jeżeli chodzi o, o spektrum proszenia o pomoc e, i, i tutaj ta pomoc może być definiowana przez różne, że, przez, przez różne sposoby. Może to być fizyczne proszenie kogoś, kto jest ekspertem o to, żeby cię pokierował w jedną czy drugą stronę. Może to być przesłuchanie podcastu tematycznego, który ci wytłumaczy, jak się zrobić mhm. to i to i to. Może to być przeczytanie artykułu o tym, jak efektywnie ustrukturyzować swój pitch deck. Może to być przeczytanie książki. Ale jeżeli przebrniemy przez ten pierwszy etap, czyli poszukamy tej pomocy z jakiegoś źródła, na przykład od fundacji, czy, czy od tych różnych, różnorodnych, można powiedzieć, powiedzieć, opcji, które mamy przed sobą, to to jest strata czasu, aż nie wdrożysz tego, czego się nauczysz. Możesz czytać 50 książek rocznie, jedną na tydzień, ale jeżeli nie zmienisz nic w swoim zachowaniu, czy ty faktycznie tą książkę przeczytałeś? Jeżeli y, czytasz, powiedzmy, że atomic habits, prawda? O tym, jak kształtować swoje efektywne y, habits i na, na nawyki w swoim day-to-day -day life, żeby być, tak jak to mówią, 1% lepszy everyday, so tutaj optymalizować, lepsza poduszka, lepszy materac, tutaj e, e, już e, przykłady dla insiderów, którzy czytali tą książkę. E, ale jeżeli nie wdrożysz nic, czego się nauczysz z tej książki, to, to była dla ciebie kompletna strata czasu. Może tak być, aczkolwiek nie wiem, czy jest strata czasu. Ja wierzę, mm -hmm. że też jest jakiś element podprogowego absorbowania informacji mm -hmm. i moje doświadczenia z książkami y, niektórymi jest takie, że czytam ją, nie robię takiego bezpośredniego wiem, notatki, mm -hmm. i jakby przerzucenie tego na konkretne działania, ale to pracuję z tyłu głowy. I jest nagle sytuacja, w której nagle to staje się pewnego rodzaju zmianą modelu działania. Czyli nie ma, nie ma takiego charakteru skokowego, mm -hmm. ale jednak w jakiś sposób się inkubuje i kiełkuje z tyłu głowy. Mm -hmm. Choć wydaje mi się to niemożliwe, kiedy czyta się 50 książek rocznie. <laughs> Przynajmniej mnie, się, mm -hmm. mnie to nie służyło. Były takie lata, gdzie przeczytałem jedną książkę tygodniowo mm -hmm. i. Mam wrażenie, że to jest też taki, taki nadmiar wiedzy który i nadmiar bodźców, mhm. że jak to mówią, musi być okres tego inspiration i perspiration, mhm. że moment, kiedy chłoniesz wiedzę i moment, kiedy ją wdrażasz, czy coś z nią robisz, czy po prostu nie robisz nic mhm. i w tej pustej głowie się właśnie to kiełkowanie następuje, mhm. a nie, że dosypujesz kolejnych ziarenek i po prostu któregoś dnia mam głowę pełną ziarenek, a nic z nich nie kiełkujesz. I to jest też taka kwestia. Nie? To prawda, ale... Może to jest też Gen Z perspective, czyli pokolenie, które jest wychowane na takim trochę instant gratification. Jeżeli możesz skrócić czas działania, jak, jak już rozmawialiśmy, to też skracasz sobie czas do rezultatu, prawda? Mhm. Więc, więc oczywiście każdy ma swoją strategię, czy to przeczytanie książek, czy szukanie advice, ale dopóki nie wdrożysz. Tego, co, o czym przeczytałeś, dopóki ci to nie wykiłkuje w głowie i nie wejdzie w realia, w realię, to, yy, to możesz sobie zadać pytanie o wartości każdego tego tekstu, który czytasz. Mm. Wystarczy przeczytać dwie czy trzy książki, które faktycznie yy, pomogą ci nakierować mm. twoją drogę, skonsumować je w stu i zacząć żyć tym, o czym, o czym czytasz, czego się nauczyłeś. Mm. I wtedy widzisz tą wartość namacalnie, można powiedzieć. To nie jest, jakby to powiedzieć, fugazja, które widzimy w powietrzu. Jeszcze jeden temat, jak już rozmawiamy o książkach, który myślę, że jest, jest ważny podkreślić, to to, że zaczynamy mieć trochę information overload. Ilość książek, które jest publikowane, jest ogromna, ogromna. Ale to, że ktoś napisał książkę, nie znaczy, że jest warta przeczytania. Bo nie każda książka jest life changing, jakby to powiedzieć, więc wybieranie tylko tych, które są dla ciebie selektywnie wartościowe w życiu i ci dadzą tą wartość, która albo po jakimś czasie, albo right away możecie ją wdrożyć w życie, jest to wiele bardziej wartościowe niż czytanie wszystkiego, co ci wyląduje na, na biurku. No 100%. Jaki jest Twój algorytm podejmowania decyzji o wyborze książek i jakie są trzy tytuły, które uważasz, że. Na przestrzeni lat, w dowolnym okresie mhm. czasu, przychodzą ci do głowy jako takie must read. Mm. Um, a to my habit, myślę, że jest świetną podstawą. Um, bo prawda jest taka, że sukcesu nie tworzysz te, tym, co robisz czasami, tylko tym, co robisz codziennie. Um, nawet jeżeli to są faktycznie te nudne, małe optymalizacje, które zmieniają ci, ci, ci twój trajectory. Um, Kolejna książka, która już jest bardziej praktyczna i ją czytałam wtedy, kiedy, kiedy zakładałam 51. Um, to 100 Million Dollar Offers by Alex Ramosi. Myślę, że bardzo ciekawie przedstawia step by step do tego, jak efektywnie kształtować swoje pierwsze oferty biznesowe. I dla osoby, która jest tak naprawdę samoukiem w tym świecie. Ja studiuję Data Science. W liceum chodziłam do Boarding School, do Philips Exeter Academy przez dwa lata, które jest szkołą dosyć ogólną. Więc nigdy nie miałam jakiejś konkretnej powiedzmy, że stricte edukacji biznesowej. Nie? Teraz wykładam na MBA, ale nigdy MBA nie miałam, więc, więc to była bardzo fajna podstawa biznesowa. Potem jeszcze jedna książka, którą którą kiedyś dostałam w prezencie od osoby, która mnie słuchała na konferencji, to The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Przepraszam mm -hmm. za <laughs> przekleństwa na twoim podcaście, Greg, ale jest to, jest to książka, która, którą czytałam więcej 6 miesięcy temu, kiedy zaczęło się już dziać bardzo, bardzo dużo. Ja nigdy, kiedy zakładałam fundację, też to be clear, mając lat 15, nie, nie spodziewałam się, że organizacja będzie w tym miejscu, w którym jest teraz. Nie mogę sobie nigdy tego wyobrazić, że dzięki temu będę miała szansę prezentować na dużych konferencjach, organizować galę w rezydencji ambasadora USA, która jest dla nas co roku cudowną inicjatywą, która przynosi tyle szczęścia naszym i mentorkom, i dziewczynom, które biorą w niej udział. I jest takim, takim świętem, można by powiedzieć, że, że naszej ciężkiej pracy co roku, że mamy świetny team osób, które pracują z nami from the back end. Plus do tego, Przyspieszyłam sobie edukację na Berkeley, żeby 4 lata w cztery, latach skończyć o trzy, Więc y, y, w tym momencie, kiedy kończę dzień pracy tutaj, kiedy jestem w Warszawie, to o 21 zaczynam normalny dzień na Berkeley. Y, czasem muszę wstać o czwartej rano, dlatego że mam zajęcia, na które się muszę pokazać, i o czwartej na przez półtorej godziny siedzieć i odpowiadać na jakieś zagadnienia. I y, y, to się złożyło z początkiem wykładów, w tym, że y, zaczęłam już wcześniej pracować nad, y, nad agencją. Y, to był moment, kiedy działo się bardzo dużo i wszystko w takim momencie wydaje się stresujące. Nieważne co się dzieje, wszystkie małe szczegóły, szczególnie dla osoby, która myśli, że mamy to in common, um, taki attention to detail z tym, że wszystko, co jest wypuszczane z organizacji jest taką naszą trochę wizytówką. To, jak wygląda każdy post na Linkedinie, nasz organization description, czy deck, czy każdy mail, który mieć trzy razy sprawdzony, żeby nie było na pewno żadnej, żadnej literówki. Wszystko zaczyna stawać się high impact, czy wydaje się high impact naszej głowie. I ta książka bardzo efektywnie mnie nasterowała na to, żeby decydować, co jest faktycznie ważne i pomyśleć, Jaki jest swój faktycznie cel w życiu? E, gdzie chcesz dotrzeć? I co musi się stać, co jest faktycznie high impact, żeby tam dotrzeć? A jakie są ży części życia, e, które wydają się stresujące, ale tak naprawdę nie są, bo tylko sobie to kreujemy mentalnie. Więc e, dziękuję osobie wtedy z publiczności, która mi tą książkę przekazała, bo, e, bo naprawdę zmieniło mi to e, patrzenie na wiele stresujących sytuacji w życiu. Mhm, no, fajnie, że wspominasz o, o tej książce też. Ją czytałem, ale nawet mam głębsze wspomnienie, bo mm. miałem okazję brać udział w sesji mentoringowej z autorem tej książki, z Markiem Mensonem, jak byłem świetnie. w Stanach mm -hmm. kiedyś. I to, co w sumie od niego otrzymałem, to ogromne takie emocjonalne wsparcie, które w zasadzie zawierało się w takim jednym zdaniu że ja miałem taką wątpliwość, że przecież żyjemy w świecie, mhm. w którym już jakby wszystko było, wszyscy wszystko robią i kim ja jestem wyjątkowym do tego, żeby zrobić coś, rozumiesz, coś mhm. dużego. I myślę, że mając różnego typu obiektywne nawet osiągnięcia, mhm. możemy zadawać sobie taki, tako, takie pytanie. Wtedy dokładnie planowałem zrobienie czegoś, Ciekawego, i to był właśnie ten podcast, mm -hmm. który był owocem między tak? innymi tej rozmowy z wow. Markiem. Tak, bo pamiętam, że, że rozmawiałem z nim w ogóle o książkach i o publikacjach. I mówię, mm -hmm. słuchaj, to jest, mam takie wrażenie po prostu, że wszystko jest wypowiedziane. Jaki ja mam w ogóle potencjalny impact. Mm -hmm. Kiedy ja sobie siedzę tutaj w Polsce i prawda? Mm -hmm. W ogóle a, a wy publikujecie rzeczy, które mają setki milionów, i, i, i on powiedział, hej, to jest. To jakby nie ma znaczenia. Yy, to wszystko, co mówisz, nie ma znaczenia, bo ist, najbardziej istotna y, rzecz jest taka, że to będzie twoja, autentyczna wersja mm. konkretnej jakby historii. Czyli to jest i przez tą unikalność po prostu trafisz do tych osób, które zaciekawi, to jakby jaką, jaką te historię opowiedzieć To jest, jak się tego słucha, to jest oczywiste, mm. ale w połączeniu z, z taką zupełnie swobodną i naturalną form formą komunikacji z jego strony i też jakby doświadczenia jako człowieka, po prostu pamiętam, że jak byłem wtedy na tym właśnie wyjeździe i poznałem między innymi Marka, to też poznałem mm, no, kilku innych ciekawych autorów, Rayana Holiday'a między innymi mm. też i to było mm, wspaniale wzmacniające, pewnie też tego doświadczasz, mm. że mówisz, hej, okej, okay, to są ludzie, którzy w kategorii zbliżonej do tego, co ja robię, są po prostu top na świecie. Mm -hmm. Kurczę, są normalni ludzie. Nie ma w nich mm -hmm. niczego super. No to nie mm -hmm. jest jakiś superman, który zjadł jakiś kryptonit i dzięki temu jest kuloodporny. Czy to nie jest mm -hmm. gość zrobiony, nie wiem, ze, ze stali, w którego możesz strzelać i się nie przedziurawi? Czy... Of I myślę, że to uświadomienie sobie, tego, że w zasadzie mamy naprawdę podobny potencjał, było dla mnie bardzo wzmacniające i, mhm. i dało mi nawet pewnie więcej niż przeczytanie tej książki, choć ta mhm. książka jest znowu bardzo bliska z, m, mhm. mojemu systemowi wartości w wielu sytuacjach. Mhm. To znaczy, mnie się wydaje, że radzę sobie bardzo dobrze z tym, że mam wyłożone na bardzo wiele rzeczy i selektywnie przejmuję się rzeczami, które. Które naprawdę myślę, że są ważne, chociaż pewnie moja żona mogłaby mieć inny pogląd na to, <laughs> które rzeczy wybieram jako kluczowe i to mogłaby być ciekawa no pewnie, dyskusja. No pewnie, no mm. pewnie. Nie, myślę, że to, ten, ten koncept, o którym opowiadasz, jeżeli chodzi o, o to, co łączy osoby, które są na topie naj, największych organizacji i, i też. Dzięki fundacji mieliśmy szansę poznać naprawdę ciekawe też yy, persony, można powiedzieć, i w Stanach, i, i, i w Europie. Yy, I tak naprawdę oni niczym się od nas nie różnią. Mm -hmm. Niczym. Tylko czasem, being in the right place at the right time i longevity. To, że zwykle myślą, nie w. Na etapie dwóch miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, czyli typowa mentalność młodej osoby w stylu, no za 6 miesięcy muszę na wakacje sobie znaleźć jakiś staż, a potem muszę wybrać już kursy na kolejny semestr moich studiów, a potem za 18 miesięcy muszę już mieć pracę, no co myślę na, ta, na takiej płaszczyźnie, a takie osoby myślą w dekadach, czyli co mogą zrobić dzisiaj, co faktycznie zmienia im tą perspektywę longevity. Um, ale o tym też bardzo fajnie opowiada założycielka Girls Who Code, czyli takiej sporej też fundacji Women in STEM w Stanach, gdzie kiedy poznała osoby typu, typu Bill Gates czy Warren Buffett, to ma taki świetny cytat, czyli You? It's you? My girls can run circles around you. Mm -hmm. Czyli to, że, że, że faktycznie młode dziewczyny, które, które wchodzą na tą płaszczyznę kariery, um, muszą zauważyć, że nie różnią się niczym od, ty, o, od tych ludzi, których słuchają w inspirujących podcastach, czy na głównych scenach konferencji, czy które są warte multi, multi, multi miliony, czy miliard dolarów. Um, tylko tym longevity i faktycznie tą konsekwentnością swojej pracy i faktycznie making a choice i sticking with it. No tutaj przykład Warrena Buffetta, myślę, że to jest złoty przykład, hmm. bo on wcale nie był... w czołówce najbogatszych do jakiegoś 65 roku tak. życia. Największą, mm. y, największą wartość budową między 65 a 90 rokiem życia. Tak. I też jest super casual mm. guy ogólnie. Mm. Jedzie codziennie i je tak. pije kole. Nie to, żebym akurat tego typu postawę mm. promował, ale to pokazuje, mm. że jest po prostu człowiekiem z krwi i kości, który w konsekwentny sposób w wyspecjalizowanym mm. obszarze robi każdego dnia to samo i to w skali tych 90 lat dało mu mm. ponadprzeciętne rezultaty. Ale tak jak teraz ma lat 90, on nadal, jak, jak słuchasz jakiejś jego bardziej recent wypowiedzi, nadal myśli na płaszczyźnie dziesięcioletniej. Nawet pomimo tego, że ma lat 90. Mhm. Dlaczego, kiedy mamy lat 30, myślimy, że musimy coś szybko wymyślić i, y, y, jak to mówią, get rich quick? Y, co nigdy nie jest dobrą odpowiedzią, bo jeżeli y, też myślę, że jak, jeżeli w młodym wieku zrobisz bardzo dużo pieniędzy, to też y, może to być. Y, jeżeli, szczególnie jeżeli zrobisz to from some sort of luck, prawda? Mm -hmm. e, w dobrym momencie zainwestujesz w e, GameStop na przykład i, i, i overnight widzisz 6-0 na koncie. E, też e, m, całkowicie zmienia to ci mentalność i podejście do życia e, i, i Możesz stracić niektóre te lekcje po drodze, które są tak kluczowe w budowaniu swojej drogi do, do definiowanego sukcesu, nie, że to musi być sukces finansowy, ale ogólnie to, jak, jak wygląda ten, ten General Trajectory. I inspirujące jest patrzeć na gościa, który ma lat 90 i nadal patrzy na, 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 na etapie dekady, czy, czy paru dekad. Dokładnie. Co na temat swojej foundation as a service, powiedziałabyś. Hmm. To jest temat ciekawy. Myślę, mhm. że w temat budowania fundacji przy firmie mhm. jest jeszcze dość egzotyczny w Polsce, mhm. choć oczywiście to się zdarza. Natomiast raczej jako droga do optymalizacji podatkowej, często, a nie jako droga do. Koniecznie budowania wpływu. Uogólniam oczywiście. Nie ma to po prostu takiej jeszcze adopcji w skali tych wszystkich zamożnych firm i nie ma takiego zwyczaju tego giving back i inwestowania w, w świat wokół. Dlaczego firmom to może się opłacać, oczywiście w wielkim cudzysłowie, i jak uniknąć też takiego greenwashingu. Czyli wiadomo, że nie wiem, firma, która produkuje papierosy, robi fundację, która wspiera badania nad rakiem płuc. No. Opowiem chwilę o tym, czym jest Foundation as a Service i, i dlaczego ta firma ma też swoje miejsce w, w takiej dziedzinie social entrepreneurship. Jak już wspominaliśmy, w Stanach wydajemy ponad 550 miliardów dolarów, a to tylko w kaszu, bo jeszcze nie, nie rozmawiamy o jakichkolwiek don estate donations, stock donations i tak dalej, które też są częścią puli działań charytatywnych, ale już trzymajmy się tych dolarów, bo to jest najprostsze. To quantify. Wyobraź sobie, Greg, że masz przed sobą 550 miliardów dolarów. Przywiozą ci je w walizce z Ameryki, tutaj postawiałam ci je w biurze i powiedziałam, Greg, w tym momencie postaraj się naprawić. Niektóre y, kluczowe problemy społeczne w stylu e, bezdomność, e, w stylu e, dostęp do healthcare, e, jakościowa edukacja, czyli ogólnie y, spektrum tych Sustainable Development Goals, które wymyśliły United Nations. Jak byś to zrobił? Masz 550 miliardów dolarów. W którą stronę idziesz? Na pewno bym przekazał te pieniądze jakiejś fundacji, która już wie, co robi. <laughs> Naprawdę, no bo jakby <głos> oczywiście <głos> przedsiębiorcy mają tendencję do myślenia, że ja wiem najlepiej jak to zrobić. Taki mają syndrom czasem <noise> Boga, czyli udało mi się zbudować... Y Fabrykę parówek albo, albo mm. software house, i w związku z tym wydaje mi się, że każdą kolejną rzecz zrobi równie dobrze. Mm -hmm. no ale prawda jest taka, że, że jak wchodzimy do innej rzeki, to możemy zupełnie inaczej percepować i nie zawsze te kompetencje są transferowalne. Więc jeżeli pierwsze moje, pierwsza moja odpowiedź to jest znaleźć kogoś, kto wie, jak to zrobić, mm -hmm. kto już to robi, kto w danym obszarze jest dużo dalej pod kątem. Kompetencji merytorycznych, zrozumienia problemu, zrozumienia najlepszych dróg rozwiązania tego problemu, a także zbudowania mm -hmm. sieci wpływu, przez którą można dany problem rozwiązać mm -hmm. typu, nie wiem, instytuty, lokalne osoby i tak dalej. I tam bym przetransferował te kasę. Dobra, a całe 550 miliardów, czy byś je jakoś rozdzielił między No na fundacją? pewno jakoś trzeba było podejść portfelowo do tego tematu, <noise> tak jak przy każdych inwestycjach, no bo może być tak, że. Nie wiem, są dwie teorie, jak na przykład pokonać raka, tak? czy jest ich pięć, nie wiem, pewnie jest pięć tysięcy, ale powiedzmy jest pięć wiodących, jest mm -hmm. kilka fundacji, które są w tym najbardziej mm -hmm. skuteczne. W związku z tym bym postawił na jedną czy dwie. Tak? Mm -hmm. no, taka, takie byłoby podejście. A jak, a jak stawiasz na te fundacje, wybierasz dwie, które, które myślisz, że będą najbardziej skuteczne w targetowaniu tego akurat problemu. Czego szukasz w takich fundacjach? przed tym, kiedy przelejesz im już te 550 miliardów odsuńmy to na stół, można powiedzieć, mm. że milion dolarów, mm -hmm. które chcesz wesprzeć w jakiejś, jakiejś fundacji. Mm -hmm. Czego szukasz w takiej organizacji, żeby ona była wystarczająco wiarygodna, żebyś powierzył im swoje fundusze? No na pewno jakieś te transparentne raportowanie, na pewno sprawdziłbym mm -hmm. też w networku, mm -hmm. czy mają jakieś sukcesy na koncie, ewentualnie jacy są ludzie w radzie programowej, i jakie organizacje wspierają na tym etapie. Kim są ludzie, którzy są w tej fundacji? Czyli mm. zrobiłbym typowe due diligence, takie jak, jak inwestując <grym> jak startup. w startup. Dokładnie. Okay. Dobra, dobra, Greg. Słuchaj, to, yy, nie będę ci już męczyć pytaniami. Yy, już, yy, już, yy, już tłumaczę po co te pytania. Yy, jak patrzymy na świat filantropii i świat Social Impact, mamy ogromny gap. I skąd się ten gap pojawia? Yy, kiedy patrzymy na fundacje, czego głównie potrzebują, zwykle nie są to fundusze, tylko talent. Mhm. Potrzebują dobrego talentu. Ale żeby mieć dobry talent, potrzebujesz mieć dużo funduszy. Więc to jest taki never ending circle. Kiedy patrzymy na uniwersytety, typu Berkeley, typu Harvard. Nawet jak się jak wykładam w temacie Social Entrepreneurship i rozmawiam z, z młodymi ludźmi, którzy każdy z nich staje się na tych zajęciach i pierwsza rzecz, którą mówi, to jestem tutaj dlatego, że chcę zmienić świat na lepsze. Jeżeli zaproponujesz im, żeby założyli fundację albo żeby dołączyli do fundacji, nie, jak to? Ja chcę, ja chcę biznes prowadzić, ja chcę prowadzić firmę. Albo jeżeli pytasz ogólnie popiel stopowych uniwersytetów, czy to w Stanach, czy tak naprawdę na, na całym świecie, jakie są główne. Kierunki, które wybierają po studiach. Zwykle to jest albo consulting, albo finance, albo tech. Dlaczego? Dlaczego wybierają te industries zamiast pójść do fundacji? Dlatego, że dołączenie do fundacji typowo oznacza 70% pay cut, czyli zarabiasz o wiele mniej, niż, niż mówi ze swoim zestawem umiejętności w innej, większej firmie. Po drugie, widzisz, że nie masz clear career trajectory. W fundacji nie ma czegoś takiego jak analista, potem associate, potem junior partner, potem senior partner, potem jesteś name partner. Nie, nie, nie jest to, nie jest typowa struktura organizacyjna i musisz tak naprawdę robić wiele różnych rzeczy w tej jednej organizacji. I większość młodych talentów nie chce pracować w fundacjach. Więc definiujemy problem, że jeżeli chcesz przekazać ten milion dolarów i szukasz, kto pracuje w takiej fundacji, zwykle to są osoby, które... Poświęciły albo swój talent, albo mają możliwość, że pracować w fundacji też z innych powodów. Na przykład um, często widzimy to w Stanach, że fundacje prowadzą. Um, często to są kobiety, które mają bardzo zamożnego męża. Mhm. I to sprawia, że one mają powiedzmy, że in, inne fundusze na życie i mają jest, i, i nie muszą się stosować tym, że mają mniejszą wypłatę, um, albo pracują tam 100% herytytywnie. E, I Często są to osoby, które nie mają wykształcenia, jak prowadzić fundacje czy organizację charytatywnej, bo ciężko jest takie doświadczenie znaleźć, jeżeli typowo chcemy pracować w innych sektorach. Więc um, zdefini zdefiniowaliśmy sobie trochę talent issue. Drugi issue w fundacjach jest taki, że you're constantly fundraising. Jako, mhm. jako, jako inwestor jak wierzy, jak firma zbiera finansowanie, to chcą, żeby ten proces trwał maksymalnie. 4-5 miesięcy, prawda? Żebyś potem resztę tego czasu mógł się skupić na prowadzeniu firmy. 4-5 miesięcy, które spędzasz na fundraising, masz runway powiedzmy, że na dwa lata dzięki tej rundzie i możesz się skupić na faktycznie swoim, swoim growth. W fundacji nie ma czegoś takiego jak, a najpierw zrobimy fundraising, potem będziemy działać. Robisz wszystko naraz w tym samym czasie, bo masz constant need for more funds. A co jest jeszcze większym problemem, też jako inwestor, kiedy przekazujesz pieniądze firmie, to wiesz, że twoja inwestycja nie zwróci się przez parę lat. I to jest okej, okay, żeby firma na przykład, przez 4-5 lat nie, nie zarobiła ani grosza, prawda? W ogóle nie była profitable, tylko budowała swój produkt, który potem będzie sprzedawać. To jest taki healthy company growth. W fundacji e, mamy coś, co się nazywa overhead. E, może, może to kojarzysz. Overhead to jest ilość funduszy, które raportujesz na swoich raportach, które są przekazywane mm, na tematy internal, czyli na administrację, na pensje, so on and so forth. Mm. I jak patrzymy na rankingi fundacji w Stanach, przez niektóre, może powiedzieć, że bardziej reputable sources, niski overhead jest benefitem. Czyli jako donor, który wpłaca milion dolarów na fundację, na, na, e, nawet na research, jeżeli chodzi o, 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 o Rakapuz, już przynajmniej się tego, tego przykładu, spodziewasz się, że twoje milion dolarów będzie wykorzystane przynajmniej w 90% na ten cel, na który przekazałeś. I pewnie byłbyś trochę oburzony, jeżeli ten milion dolarów byłoby wydane tylko na tematy administracji, na pensje, na strukturę fundacji, na to, żeby wynająć biuro żeby, czy lab, żeby mieli gdzie pracować, wolisz, żeby to było przekazane w 100%. Albo jeżeli przekazujesz pieniądze na, na wsparcie powiedzmy, że jedzenia dla dzieci w Bangladeszu, to chcesz, żeby jak najwięcej Twojej donation było przekazane właśnie na te cele. Więc pokazów się nam się kolejny problem. Mamy problem ze staw i mamy problem z budżetem. Więc, I problem z takim trochę longevity, że ciągle musisz zbierać pieniądze. Tutaj powiedzmy, że mamy już narysowaną dla Ciebie mapę tego, jak wygląda struktura charytatywna w fundacjach. Teraz przejdźmy na stronę firmową. Jak firmy strukturyzują swoje działania charytatywne, robią to na paru etapach. Są firmy, które albo wypisują czek na UNICEF czy United Nations, wysyłają czek i mówią: OK, dobra, zrobione, mamy, wpiszemy to sobie w raporcie i, i koniec. Potem są firmy, które przekazują małe części swojego budżetu fundacjom, które dzięki temu dają im jakiś swój internal PR. Czy to logo na konferencjach, czy, czy ownership nad jakimś programem, czyli ogólne partnerstwa, i to jest. Pierwszy krok, powiedzmy, że też korzyści dla firm z działania filantropijnego. A trzeci to jest, kiedy faktycznie zakładają własną fundację i mają autorskie programy, które daje im największy benefit marketingowy. To be clear, działania w fundacjach korporacyjnych są trochę sytuacyjnie win-win. I tak jak wypowiadałeś się, że, że czasem konotacja z fundacją jest taką, żeby omijać podatki, Prawda jest taka, że są benefity podatkowe z mhm. tego, że ktoś zakłada fundację. Ale czy to jest coś złego, jeżeli dzięki temu, że mają benefity podatkowe, mają szansę przekazywać więcej funduszy na pomaganie problemom społecznym, które, które wymieniliśmy? Więc tak, taką mamy w tym momencie strukturę filantropii. Prawda? Różne etapy firmowe, które przekazują małe budżety do fundacji, które potem mają problem ze stawem, którego nie mogą zatrudnić, zatrudniają staw, który jest underpaid, underqualified, działają też na wolontariuszach. No i tak samo jak chciałyby się rozwijać jak startup nie mogą, dlatego że nie mają na to wystarczająco runwayu i funduszy. I teraz, jak mamy ten divide, co się dzieje in between? In between mamy szokujące statystyki o tym, że dzieci w 1990 roku zdawały basic literacy exams lepiej niż dzieci w 2022. To, że 70% amerykanów są overweight albo obese, ale ilość osób, które żyje na mniej niż jednym posiłku dziennie też tylko rośnie. To, że ilość bezdomnych w San Francisco mogły wypełnić niektóre miasta w Polsce. To, że dostęp do, do szczepionek i do healthcare mamy coraz większe zapotrzebowanie, nieważne tego, ile takich szczepionek wysyłamy za granicę. Więc główne problemy społeczne, które staramy się naprawić, tak naprawdę nie poruszają się do przodu. Więcej osób na świecie ma dostęp do telefonu komórkowego niż do łazienki. A wydajemy na to 550 miliardów dolarów. I jako inwestor, który wie, że 550 miliardów dolarów mogłoby wiele z tych problemów przynajmniej posunąć do przodu. Eee, więc namalowałam ci skop tego, jak wygląda filantropia, gdzie teraz wchodzi 51 i Foundation as a Service. Kiedy firmy chcą otworzyć własną fundację korporacyjną, już trzymajmy się firmą, bo, bo, bo my jako 51 działamy i dla firm, i dla osób prywatnych, które chcą założyć własną fundację rodzinną czy, czy prywatną, ale już trzymajmy się firm. Mm. Jeżeli taka firma chce założyć własną corporate foundation, musi zrobić parę rzeczy. Po pierwsze, to compliance, e, musi założyć dodatkowy entity. Po drugie, e, hiring, e, czyli znaleźć zwykle 5 do 7 osób, które będą w takiej fundacji pracować full time, czyli muszą zatrudnić 5 osób on the payroll, wyskautować takie osoby. A gdzie się szuka osoby, które ma doświadczenie pracowania w fundacji, jeżeli. E, jest to też hiring crisis, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. A potem yy, musi autorsko stworzyć swoje własne programy i inicjatywy. Musi ustalić, jak faktycznie działa marketing charytatywny. Widzimy, że dolar, który jest wydany na marketing w True Social Impact, idzie dalej niż dolar wydany na tradycyjny marketing, ale jak faktycznie się to robi? To są często mity, które, które takie osoby, które są zatrudnione w Corporate Foundations, muszą rozgryźć, um, a często to nie jest główny core firmy, prawda? Wiele firm, które, które zakładają fundacje, oczywiście fundacja ma trochę inny cel niż cel firmy, co jest naturalne, to jest trochę częścią part of, part of the business. Um, więc dla nich ma to sens i kosztowo, i impaktowo, i marketingowo zoutsourcować management takich fundacji i tutaj wchodzi concept foundation as a service. Tak jak masz software as a service, um, My, jako 51, jesteśmy w stanie w 100% outsourcować creation, management, administration, program management, marketing, impact quantification, PR management takiej fundacji prywatnej lub korporacyjnej um, za taki sam koszt jak zatrudnienia nie stawu 5 czy 7 osób, ale jednego czy dwóch executive directors. Czyli jest to i dla firmy bardziej optymalne z perspektywy tego overhead kosztowo, gdzie więcej funduszy może iść na ich cele charytatywne a mają też gwarancję, że to są osoby, które wiedzą już jak to zrobić. Mamy cudownych adwajzorów, którzy pracowali w na przykład Wikipedia Foundation, czy w Intuitive Foundation, jednej z największych fundacji healthcare'owych w Stanach, czy osoby, które pisały duże raporty dla, dla BCG, które, nam, które nas wspierają jako case advisors przy, przy takich fundacjach. No i oczywiście cały know-how, które nauczyliśmy się z fundacji Girls Future Ready i też już paru projektów, nad którymi One działa. A my jesteśmy w stanie zatrudnić topowy talent, dlatego że ten talent wtedy pracuje na paru projektach fundacyjnych. Plus to, że mamy reverse model jako fundacja, gdzie nie zbieramy fundusze, które musimy zrobić 24-7, tylko to są fundusze, które firma chce jak najlepiej dystrybuować dalej i szukają know-how how to do it. Sprzedamy. <laughs> no, cóż mogłem więcej powiedzieć? No, mm. myślę, że przedstawiłaś to tak, tak dokładnie i wnikliwie mm. i myślę, że makes a lot of sense. Wiem, że już macie pierwszych e, klientów w Stanach, e, pewnie będziecie też coś tu robić w Polsce, więc e, temu mocno kibicuję. Dzięki, dzięki Greg. Przyznam, że projekt jest głównie skoncentrowany na Stany, e, dlatego że my też w Stanach jako Girls Future i mamy status 501c3, stąd też nazwa 51, a, tak jak najbardziej szanowany status fundacji y, za granicą. I... Y, 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 Znamy też system z perspektywy podatkowej i jest to o wiele bardziej transparentny, jak to działa w Stanach. E, mamy też parę przyznam, że osób zainteresowanych podobnymi projektami w Polsce e, i jesteśmy na to otwarci, ale głównie chcemy się koncentrować na, na rynku w Stanach, że jednak ten know-how filantropii jest, jest już bardziej familiar. Super. Zosiu, będziemy kończyć. Chciałem zapytać mhm. na koniec co co cię nie zapytałem, a, a chciałabyś <laughs> ewentualnie jeszcze dopowiedzieć, czego zabrakło. Jejku... Nie, myślę że, myślę, że jedyną formą konkluzji to, że trzeba działać, bo, bo warto, że namawiam wszystkich do tego, żeby pomyśleli o tym, jak mogą też w swój sposób pomóc światu. Może to być klisze, ale sprawić, że, żeby osoby, które, z, którymi, yy, yy, z którymi się spotykamy, czy, czy to w ramach mentoringu, a, czy, czy, czy ogólnie różne problemy charytatywne czy społeczne, które, które widzimy przed sobą, co możemy zrobić, żeby dzięki nam ten świat był ten 1% lepszy, a, bo, bo faktycznie nie jest to collective effort. Wszyscy musimy dołożyć swoje e, dwa grosze i, i, i dwie godziny w roku, żeby, żeby faktycznie pomagać innym. Więc e, zachęcam do tego e, i zachęcam, żeby działać dalej, bo, bo warto. A gdzie cię mają widzowie i słuchacze mm. znaleźć, dodać gdzie powinni wejść, żeby dowiedzieć się więcej. Pewnie, zawsze zachęcam na Linkedina, to jest głównym miejsce, można powiedzieć, że może możecie mi tam znaleźć. No i oczywiście zachęcam też do, do śledzenia tego, co się dzieje w Girls Future Ready. Może macie ambitne córki, które, które chcecie wesprzeć, albo też jesteście młodą dziewczyną, która szuka miejsca, które faktycznie efektywnie je wspiera dalej, więc zawsze zachęcam, czy to na nasz profil na, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Linkedinie, czy na naszą stronę girlsfutuready.org tam są wszystkie szczegóły. Super, bardzo ci dziękuję. Dzięki Greg, cieszę się. Dziś gościem, gościnią Greg Albrecht Podcast była Zofia Kierner. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, to już teraz skomentuj, dodaj swoje uwagi i przemyślenia, a także zasubskrybuj ten podcast, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli spodobał ci się, to zasubskrybuj ten podcast już teraz. Napisz w komentarzu, o czym chcesz usłyszeć w kolejnym odcinku, a także wyślij link znajomemu, aby pomóc nam poszerzać zasięg tego kanału. Jeśli szukasz wsparcia w zarządzaniu, to sprawdź nasz bezpłatny newsletter Business Unlimited na albrechtpartners.com łamane na newsletter. No i do usłyszenia za tydzień.